Oczywiście, że się zminimalizowało. Hello, witajcie. Dobry wieczór, Fox z tej strony. Czemu siebie sam słyszę? To jest bardzo dobre pytanie. Włączyłem sobie prawdopodobnie stream przypadkiem. Oczywiście, że tak. Niestety, Hexanima nie ma Borderless, więc będę trochę tu skakał czasami. Mam dzisiaj dla was naprawdę nietuzinkowy tytuł. To jest fajna gra. Fajna. Fajna to pojęcie względne. To jest gra, która sprawia graczowi ból. Otóż... Jest to dosyć nowa gierka, jest to taki dungeon crawler trochę niszowy, weszło, to wciąż jest na Early Access na Steamie, nazywa się to Hexanima. No i o co tu chodzi? Sam nie wiem. Na razie z tego co widzę, z tego co jest mi dane powiedzieć na bazie tego co pograłem chwilę w to, twórcy gry bardzo mocny nacisk kładą tutaj na fizykę. Chcę wam coś pokazać zanim w ogóle zaczniemy z historią. Pokażę wam, jak to wygląda w trybie areny i o co chodzi w ogóle z tym graniem i dlaczego to boli. Otóż kiedyś była taka gra, która się nazywała Die by the Sword i tam jak się walczyło, to używało się myszki, żeby dosłownie sterować bronią. Cześć, witaj Jack. Dobry wieczór, miło cię widzieć. Więc tutaj mniej więcej działa to podobnie. Broń naszego bohatera podąża tak jakby za kursorem myszy i to w jaki sposób machamy naszym cepem, ile włożymy w to siły, jak się zamachniemy i w co trafimy, zależy od tego jakie obrażenia zadamy. Choć nie o samą walkę tutaj nawet chodzi, bo dużo też czasu trzeba się skradać i unikać też przeciwników. Na razie zrobimy jakiegoś chłopka roztropka, może umieśnimy go trochę, bo to też jest ważne w zasadzie. Jeżeli zrobimy grubasa, to będzie nam się ciężko po prostu poruszać, będziemy wpadać na ściany i potykać się o własne nogi, więc atletyka postaci ma znaczenie. Tak samo jak i też jego wzrost. No, ale zrobimy tak jak jest, dajmy mu jakieś włosy. Dobra, może być. A, tylko że ja dałem Arena New Game. Nie, to nie o New Game mi chodziło. Chodziło mi o trening. Chciałem wam tylko pokazać na zasadzie treningu. Sprawa wygląda tak. Name your character. Hej, Estis, witaj. Weźmiemy sobie jakiegoś, nie wiem, cepa powiedzmy, albo Zweihander weźmiemy. Ubierzemy się w jakieś, kurde... coś. Koszulinę chociaż na niego zarzucę. I wygląda ta sprawa mniej więcej tak. Wrzuci nas zaraz na arenę z jakimś ziomem. Patrzcie na ten motyw. Postać broni się sama, kiedy ten nas atakuje. Jeżeli ja nic nie robię, to zasadniczo nasza postać mniej więcej sama paruje ciosy. Ale jeżeli ja już chcę uderzyć, to przeciągam kursor myszy i tak jakby mój miecz za tym kursorem chodzi. Więc walka naprawdę nie jest prosta. Ale jest bardzo satysfakcjonująca, kiedy uda nam się już kogoś pokonać. No. Więc chodzi tu bardziej o uniki i o to, żeby... O, w odpowiednim momencie cię wyprowadzić. A teraz on mi przyjebał. Więc naprawdę nie jest to łatwe. Postać na szczęście zawsze się obraca tam, gdzie nasz kursor, więc to jest takie trochę ułatwienie. Ciachłem go, ale to wciąż jeszcze nie koniec. Tutaj w trybie areny jest to w miarę proste. Ale jak już zaczniemy grę właściwą, gdzie naszym przeciwnikom będą bezmózgie zombiaki, niestety, po raz kolejny zombie zostały wykorzystane jako przeciwnik, to uwierzcie mi, już nie będzie tak łatwo. Kurwa, czemu on jeszcze żyje? Dostał mieczem dwuręcznym, a patrzcie się jak zasłania swój bok, który mu właśnie raniłem. Także pod względem walki... Dobra. Pod względem walki gra jest naprawdę dobrze zrobiona. Jak na taki early access, jak je to sobą pokazuje, to naprawdę... Hej Jakus, witaj. Dobry wieczór. Ups. To naprawdę jestem pod wrażeniem. A oni jeszcze sprawiają, próbują, żeby zrobić, żeby to było lepsze.
Teraz się dałem zabić praktycznie. Okej. Machasz właśnie jak cepem. Aha. No, teraz to się dałem zabić. Asgram, witaj, dobry wieczór. Spróbujmy jeszcze raz, krótki taki pojedyneczek. Żeby poćwiczyć, może weźmiemy tym razem... Chyba, co to jest? Kosa? Nie wiem, co to jest. Nie jest to kosa, to jest... Bill. Taka pseudo-halabarda. Spróbujmy tym. Brawo, ja nie trafiłem. No, o, i już znowu, widzicie, przykrywa raniony bok ręką. Rachciach. No chodź, no chodź. O, teraz poszło zdecydowanie lepiej. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z gościem, który ma dokładnie taką samą broń. Znaczy nie, nie dokładnie, to jest jakiś, kurwa, sierp na patyku. Ah, fuck. Trochę chaotycznie to wygląda, jak się w to gra. Niestety praca kamery trochę nie sprzyja tutaj naszemu bohaterowi, ale... Co za wredny, gruby gnój. A, fajne. Diabłem go w kark. Kurwa, nigdy się nie obracaj plecami do przeciwnika. Fox. What the fuck, man? Tak, trochę mało życia mi zostawił już. No chodź, no chodź. W każdym razie, mówię wam, jest to raz, że emocjonujące, a dwa, że bardzo satysfakcjonujące. I każde trafienie tutaj naprawdę czuć jak nagrodę. Ups. Tym razem już nic z nagród, bo mnie zaraz zatłucze. Aha, zdjąłem go, ale zostało mi tyle życia dosłownie. Huh. Wow. O. Zdecydowanie nie jest to gra dla każdego, ale naprawdę podoba mi się. To będzie ciekawe, bo tu kurwa klient ma tarczę. Jeszcze mi... Dostał po łbie, ale niestety nie ostrzem, tylko pałką. Rękojeścią w zasadzie. Trzonkiem. O. Zwał, tak zwał. Gdzie mój kursor? Gdzie mój kursor? Tym razem go chyba znokautowałem. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale nie będę płakał. Tu mamy typa z młotkiem. A gdybym był młotkowym, to co byś powiedziała? Cwaniaczek.
Może go zdjąłem z braku przytomności. Fuck. Teraz to spartoliłem. Staram się, żeby kamera tak jakby podążała za mną, obracam ją sobie pokrętłem, bo tak naprawdę niekoniecznie kamera musi być za plecami mojego bohatera. Tutaj można być z dowolnej perspektywy w zasadzie obróconym. Problem polega na tym, że jak ja mam odwróconą perspektywę, tak jakby ja jestem tutaj, to też odwracają mi się kierunki podczas chodzenia, więc trochę jest to nieintuicyjne. Więc jak stoję przodem do kamery, to mi chujowo idą uniki. To był piękny hit. Idzie mi nadspodziewanie dobrze, nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że się przykładam po raz pierwszy od dawna. I'm not even mad. Okej. Okay. A tu mamy gościa z 200. 200! Oddaj mi myszkę. Cwaniaku. A, zapomniałem, że mieczem on jeszcze może kłuć, a nie tylko machać. Ja zasadniczo tym swoim halabardem też mogę robić to samo, ale... Ale kurwa, tańczymy. Dobra. YOLO. Jak zginę, to zginę. Zaczniemy się bawić w tryb fabularny wtedy. Ale wiem, że gość jest na jeden strzał i ja też jestem na jeden strzał. Wow, piękne. Soczyste. A życia mi zostało, no, duże. Fajna tarcza w ogóle. W trybie fabularnym jeszcze takiej ładnej nie widziałem. Dobra. Tym razem już mnie ścieli. Okej. Więc po krótkim obejrzeniu sobie, jak to działa, jak to wygląda, zrobimy sobie nową grę. Zaczniemy sobie nową grę. Tutaj niby są jakieś predefiniowane postacie. Wiem, że tego villagera, wieśniaka nie miałem wcześniej. Wiem, że jak doszedłem do jakiegoś konkretnego etapu w grze, to mi się ten wieśniak odblokował, ale tak naprawdę nie wiem, o co tu chodzi za bardzo. Więc zaczniemy od samego początku jako unknown, czyli budzimy się w jakimś tam lochu, bez wspomnień, bez przeszłości, z jakąś tylko tajemniczą notatką w kieszeni. Trzeba się ubrać, no nie dają nam to, nawet nam broni nie dają, mogę tylko ubrać buty, spodnie i koszulinę na kark, na grzbiet narzucić i to jesteśmy my, oto my jesteśmy. Zrobimy sobie postać. Zasadniczo to chyba chodzi o to, żeby uciec z tego lochu, do którego nas tu wrzucono, z tego labiryntu. No właśnie, więc tak naprawdę de facto nie trzeba walczyć tutaj za dużo. Trzeba po prostu przetrwać. No ale, jest nasza postać. Mamy ekwipunek. W ekwipunku jakaś notatka, tak naprawdę, na której nie ma nic ciekawego, nic nam ciekawego nie mówią. Wygląda jak final page of the letter, czyli jakiś list i to jest jej ostatnia kartka z tego listu, gdzie mówią and assist him in whatever way you can. If all else fails, then recover any information he has gathered and bring it to me. There is potential in you. Succeed here and we will find a place for you. I jeszcze dopisek there is another way out, czyli że według tego, co jest napisane, zwłaszcza ta końcówka tutaj jest ważna, że według tego, co tutaj jest napisane, jest jakaś jeszcze jedna droga wyjścia z tego burdelu tutaj, ale nie wiem jeszcze, o co chodzi. Tak czy owak, mamy tu pochodnię na ziemi, którą sobie trzeba wziąć, bo jest ciemno, jest naprawdę ciemno. W tym pomieszczeniu, oto którym jesteśmy, z tego, co pamiętam, jest kilka ciekawych rzeczy do podniesienia, na przykład nabijana gwoździami deska,
Ale poza tą deską tutaj jest jeszcze taka metalowa rurka i ona mi się chyba bardziej przyda niż ta decha. Jest też gdzieś tu tarcza, a właściwie denko. Nie, to jest pokrywa od beczki. Pokrywa od beczki, która może posłużyć nam jako tarcza. Więc możemy ją sobie zabrać i ustawić jako tarczę. Problem tylko polega na tym, że bez tej pochodni to ja tu nic nie zobaczę i wy tu nic nie zobaczycie, więc na razie trzeba wziąć pochodnię. I tak, tryb walki, jeszcze sprawdzę, czy dobrze kojarzę, tym oto metalowym prętem mogę kłuć i mogę machać, z tego co pamiętam. Jak grałem w to pierwszy raz, te drzwi tutaj okazały się przeszkodą prawie nie do przejścia. Otóż próbowałem na nie kliknąć, próbowałem użyć czegoś na tych drzwiach, próbowałem na wszelkie sposoby otworzyć je jakimś klawiszem. Jak się okazuje, gra bardzo poważnie podchodzi do tego kursora naszego. Otóż jeżeli chcemy otworzyć drzwi, musimy kliknąć na drzwi, przytrzymać kursor i sobie je otworzyć w ten sposób. Trzymając kursor, manipulujemy otoczeniem, możemy otwierać, zamykać drzwi, możemy podnosić różne rzeczy z podłogi, przesuwać, mogę sobie zabrać krzesło, przesunąć krzesło z punktu A do punktu B. Pod tymi stertami rozwalonych mebli często można znaleźć ciekawe rzeczy, broń jakąś albo inne gadżety. Tu akurat w tym pokoju nic nie ma za bardzo, no ale... Wychodzimy i teraz wam pokażę, jakby to wyglądało, jakbym jednak nie nosił pochodni. Wyglądałoby to mniej więcej tak. Więc... Zostańmy przy pochodni, przynajmniej na razie. Tu mamy pierwszą parę zamkniętych drzwi, których się nie da otworzyć. Tu mamy drugą parę zamkniętych drzwi, których się nie da otworzyć. Więc jedyną opcją, żeby iść dalej, jest tędy. To jest przynajmniej tyle, ile mi się udało odkryć do tej pory. I to... Tu za tymi drzwiami jest pierwszy zombiak. Otwieram sobie drzwiczki. Stoi. Ale zombiaki nie działają tak jak sztuczna inteligencja NPC, które mogłyby nas zaatakować. Zombiak jest głupi. Zombiak stoi. Niestety ten zombiak stoi mi na drodze, więc nie mogę. Muszę go sprowokować do walki i przynajmniej zranić i przepłoszyć albo zabić, jeśli się uda. W tym, że on ma topór, więc zabicie go nie jest proste. Więc to był pierwszy przeciwnik, który zabił mnie jakieś co najmniej 7 razy, zanim udało mi się sprogresować tutaj cokolwiek. Oczywiście nie muszę wchodzić do tego pokoju, ale w tym pokoju jest coś ciekawego, więc... Dobra, dziabnąłem dziada. Może uda mi się... No idzie sobie. Jak to odkryłem, że jak się ich zrani, to czasami po prostu uciekają, więc wykorzystajmy to. Nie będę się z nim bił, bo... Dwa powody. Po pierwsze, zapisy w tej grze, punkty zapisu w tej grze praktycznie nie istnieją. Oraz leczenie postaci też praktycznie nie istnieje. Jest może 6 mikstur leczenia chyba na całą grę, czy 7 gracze znaleźli. A nie ma żadnej mapy, nie ma nic, nie wiem gdzie jestem, więc to też jest dodatkowe utrudnienie. Co jest ważne, to są, ważne są chesty. W skrzyniach znajdujemy ekwipunek. Lepsze buty, lepsze pancerze, widzicie. Tu mam buty, które dają mi jakieś tam, powiedzmy, lepsze obronę od cięcia, przebijania i tak dalej. Tu mamy jakąś skórzaną tunikę. Skórzaną tunikę mogę założyć na koszulę, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie tak. I już mamy jakąś tam obronę przed obrażeniami. Co ciekawe, pancerzy można nosić, no, pancerzy, można się mieć 3 albo nawet 4 warstwy ubrania, czyli mamy koszulę, którą można na przykład jakąś tam grubą koszulę sobie założyć, na to założyć skórzaną tunikę, na tą tunikę założyć jeszcze napierśnik albo w ogóle całą zbroję i cholera wie, czy na to jeszcze nie można czegoś założyć, więc tutaj tak jakby zbroja się nawarstwia. Dobra, opancerzyliśmy się trochę. Mamy wciąż nasz wierny szpikulec, ale tym szpikulcem tutaj wiele nie nawojujemy. Ten zombiak wciąż gdzieś tam został, ale nie mam zamiaru go na razie wkurzać, bo nie mam na to odpowiedniej broni i nie jestem na to odpowiednio ubrany. Więc pójdziemy trochę dalej. I teraz tak, kolejna para zamkniętych drzwi, których nie możemy w żaden sposób ruszyć. Kłamałem, te drzwi są otwarte.
A to ciekawe. Dlaczego one są otwarte? Prawdopodobnie dlatego, że kiedyś już je otworzyłem. Musiałem tędy przejść i je sobie otworzyłem. Nie, tam jest zombiak, którego też nie chcę wkurzać. Zamknijmy to. Pójdziemy na razie zgodnie z tym, gdzie nas gra prowadzi. A prowadzi nas tu. Kurwa, z tymi drzwiami to też jest... Skara nieboskie czasami. Sam nie wiem, czy lepiej grać myszką, czy lepiej grać wsadem. Ciężko trochę się steruje tą postacią na wsadzie. Ale jesteśmy w takim miejscu, w którym możemy chwilowo zrezygnować z pochodni. W zasadzie zjebałem. Powinienem to sobie ustawić na sekundary. I teraz widzę, że zombiaki idą. Jest ich dwóch, ale tak jak mówiłem, oni są durni trochę, więc... Ale jeden idzie w moim kierunku. Nie podoba mi się to bardzo. Idź sobie. Szajt. Prawdę nie chcę z nimi walczyć. Podobno czasem wystarczy na nich nie patrzeć? O, dobrze pisali. W mądrych internetach pisali, że jak nie patrzy im się prosto w oczy, to można ich skołować i po prostu olać. Ale... Ja tutaj jestem z konkretnego powodu. Otóż tutaj w jednej z tych izb, to chyba tutaj nawet, jest lepsza broń. Lepsza broń, można tak powiedzieć, że jest lepsza broń. Jest też zombiak, którego trzeba ukatrupić. O, to. Patrzcie państwo, co my tu mamy. Więc hop, siekiera motyka. Patrzcie, jak nasza postać potyka się u rzeczy. Na przykład mam tutaj belkę. Zobaczcie, jak staje się na tej belce, można się nią dosłownie potknąć i wypieprzyć. Jakbym biegł szybciej i wpadł na taką belę, co teraz zademonstruję, biegnę sobie szybko. O, się udało. O, dup. Także z tą fizyką naprawdę nie ma żartów tutaj, trzeba uważać na to, co się robi. Można uciekać przed przeciwnikiem na przykład i przypadkiem nadziać się na któryś z tych zaostrzonych pali tutaj i zginąć. Dosłownie, dlatego tak dużo zaostrzonych przedmiotów tutaj jest w tej grze w ogóle poustawiane. Właśnie powód jest taki, te różne kolczatki, które wyglądają trochę jak zapory przeciwczołgowe, to jest właśnie na nas. Okej, teraz będziemy się bić, bo niestety z tym gościem trzeba się bić, a tam jest skrzynka, której potrzebuję. Nie podoba mi się fakt, że muszę się z nim bić. Ale trzeba to trzeba. Na razie go zostawiłem na tej kolczatce. Kurwa. Fox! Lol, to się nie dzieje. Teraz z tym zombikiem tutaj będziemy potykać. Oh fuck. Istnieje też duża szansa, że tu zginę w ogóle. Albo i nie. Hej. Ciupaga w plecy zawsze spoko. Okej. Ale niestety mam pewien niewielki ubytek na życiu i to nie jest dobre. Zabitych wrogów można zlutować, ale czy warto? Nie. Oni tak naprawdę mają na sobie łachmany, te zombiaki. Może z czasem znajdziemy coś lepszego, ale póki co... Aha, właśnie. Topór mam, ale młotek też sobie wezmę, bo młotek jest dosyć ciekawą bronią. Każdemu polecam. Ale co jest dla mnie ważniejsze, to zawartość tej skrzyni tutaj. Zobaczmy, czy było warto. Nie było warto, chociaż... Zobaczymy. Mamy... Dwie pary... Było warto, cofam to, co powiedziałem. Zamiast tego toporka mamy tą naszą halabardopodobną broń. O, jest też jakaś piła ręczna. Weźmiemy sobie wszystko. Ta halabardopodobna broń ma bardzo długi zasięg i dobry balans, więc warto ją mieć przy sobie. A co do tych rzeczy, które znalazłem?
Co ja mam na sobie? To jest One Letter Tunic, a to jest vest, czyli jak to założę, to powinno... O, właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Widzicie, na naszą kamizelkę założyłem też tunikę właśnie teraz. Tu też coś jeszcze jest ciekawego. O, tu, aha, to jest lepsza wersja tego. Czy ja wiem, czy taka lepsza? Nie, to jest dokładnie to samo, tylko w innym kolorze, ciemniejszym. Dobra, ładniej wygląda z tym pancerzem. Dobra, to tyle na razie w tym pomieszczeniu. Ale zombiaki jaki wciąż tu łażą sobie pociesznie. Się trzeba rozejrzeć tu i ówdzie. O, 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 zamkniemy się. Mamy tu ciekawe rzeczy, widzę. Niby są tutaj rzeczy tak jakby rzemieślnicze, są jakieś młotki, jakieś sztabki żelaza, ale nie można sobie wykuć broni ani nic takiego, więc nie jestem pewien, po co to jest. Mam rękawiczki i mam grubą kurtkę. Zobaczmy, o co z tą grubą kurtką chodzi. I czy jest to lepsze niż nasza... A, nie jest to lepsze. Chociaż... Nie jest. Sęk w tym, że kurtka ma... Widzicie, to jest kolejna ciekawa rzecz. Kurtka ma troszeczkę słabsze statystyki, ale... Chyba coverage ma większy. Nie, taki sam ma. Wydaje mi się, że chodzi o to, że zasłania ramiona trochę. A ten napierśnik nie bardzo zasłania nam ramiona. Można dostać w ramię i stracić punkty życia przez to, ale... Ciułam na razie ten pancerz, bo... Ciułam go dlatego, że niedługo... Gdzieś tu znajdziemy NPC-a, który będzie nam pomagał i chciałbym go w coś ubrać konkretnego. Ale zanim to nastąpi... Się zastanawiam, gdzie tutaj się szło. O kurwa. Teraz mamy problem, bo zaraz się tu zlecą wszystkie sukinsyny. Teraz nagle ucieka. Czy to tu było? Nie, tu jest rozwalona kuźnia. A w tej rozwalonej kuźni coś tu było ciekawego chyba. A, to nie w tej. Tędy mam iść, bo tam są drzwi dalej. Natomiast jest jedna taka kuźnia. Coś tych kuźni tu jest bardzo dużo, tak by the way. W której się znajdowało dosyć interesujący przedmiot. To, nie, to nie kuźnia, to pokój w zasadzie. Tutaj, jak już powiedziałem, w grze kompletnie nie ma mapy, więc za pierwszymi kilkoma razami, jak grałem w to, kompletnie to przeoczyłem, ale tutaj jest kompas. No, jest to logiczne, jest to w pewnym sensie logiczne. Nie posądzałbym zombiaków o logikę, ale weźmiemy sobie ten kompas i zobaczcie jak... Nie zobaczycie, bo widzicie moją mordę w rogu. Ale co chciałem powiedzieć, że w rogu tu, gdzieś tam, co wam teraz zasłaniam, pojawił się kompas, pojawiła się róża wiatrów. I to jest tak naprawdę jedyne, tak jakby, powiedzenie nam, gdzie w danej chwili jesteśmy, ten jeden mały kompas, bo tak naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie mamy mapy. Mapa jest, bo ją już znalazłem. Domyślam się, że każdy poziom ma swoją osobną mapę. Ale na początek ten kompas to była duża pomoc. Ojej, dwa samce, sorry, przykro mi to słyszeć bardzo, ale muszę ci powiedzieć, że mi ostatnio apka, no mam siebie odpalonego na telefonie, na razie działa. To jest bardziej właśnie dlatego testu apki to robię. Na razie działa, ale ona mi też straszne problemy ostatnio stwarzała. Czy w tym pokoju poza młotkiem coś jest ciekawego? Znalazłem Warhammer, ale mam już jeden. W tym pomieszczeniu chyba nic ciekawego nie było. Obcęgi jakieś młotki. Tu coś jest jeszcze, drzwi jakieś. A tu sracz jest, a w sraczu jest zombiak. Nara. Dobra, spadamy stąd. No idźże. Idziemy tędy. Tak jak mówię, na razie nie walczę.
Staram się raczej unikać konfrontacji. Jedyne, na czym mi zależy, to skrzynie. Jeżeli jest jakaś skrzynia, do której... O wilku mowa. Te skrzynie też są tak ulokowane, że ich nie widać na pierwszy rzut oka. Orzesz, kurwa, co wyście mi tu dali? Co to jest? Aha, to jest pręt od klatki. Balansu brak. Nie masz u mnie możliwości zmiany jakości. Zobaczmy. Czy to jest to, co ja myślę? No nie masz możliwości zmiany jakości. Znowu. Ja też nie mam. Widzicie, Twitch dalej swoim starym zwyczajem daje możliwość regulacji jakości w zależności od średniej oglądających. Paradoksalnie ja wcale nie mam złej tej średniej, więc nie wiem, dlaczego cały czas mi to kurwa blokują. Są streamerzy, którzy mają średnią na poziomie 4 i mogą sobie wybrać jakość streama, a ja mam średnią na poziomie 8 i nie mogę, bo tak. Dobra, teraz to się zgubiłem trochę, ale wiem, że będzie potrzebna halabarda znowu. Czy to było tu? Czy to nie było tu? Czy ja się potknąłem? Oczywiście, że się wyjebałem. Nie, to było w tamtą stronę. Chyba w tamtą stronę. Oni naprawdę tego nie ułatwiają. Tu nawet nie dają nic ciekawego. Właśnie ciekawe, czy te rangi mają coś do wyboru jakości. Nie, no pewnie mają, ale nie sprawdzałem tego nigdy tak naprawdę. No ale jeżeli ja na swoim własnym kanale jako admin nie mam wyboru jakości, no to chyba raczej nie ma i chuj, po prostu nie ma. O, już wiem, gdzie jestem. Teraz będzie ciekawie, bo teraz znajdziemy jakiegoś Czesława. Ale zanim znajdziemy Czesława, tam się jeszcze czai jakiś, kurwa, cwaniak. Hello! Zamknijmy drzwi. Pierwszy człowiek, żywy człowiek. Henlo, who are you? I to jest właśnie, to był moment, w którym mi się odblokowała ta postać wieśniaka do wyboru na początku, kiedy znalazłem wieśniaka, więc pewnie może jeszcze będzie do znalezienia jakiś rycerz albo jakieś inne huiki-muiki. Well met, Darren. Tak, straciłem pamięć, nie pamiętam, kim jestem. Zamierzam się stąd wydostać. Nie wydają się agresywni, postaram się ich unikać, jeśli to możliwe. Możemy sobie nawzajem pomóc. Are you able to fight? Okaże się, że jego ojciec był żołnierzem. Próbował go nauczyć, ale no, nie za wiele. Ja mu powiem, że jestem w stanie sobie poradzić z kilkoma undeadami. No i... tym sposobem jest nas dwójka teraz. Zdaje się... Czekaj, jak tu się to sprawdzało? A. Pierwsze tutaj skrzynkę trzeba ogarnąć, typowi. Czasem się znajdują ciekawe rzeczy. Proszę bardzo, tarcza. Łom. Tak, dokładnie tak, tempak. To dęko od... beczki już może nie będzie mi potrzebne. W sumie na chuj mi łom. To jest w zasadzie hak, nie łom. Nie, nie będziemy się bawić w haki. Będziemy natomiast się bawić w takie rzeczy, że ty ziomku... Let me see your equipment. Gość ma na sobie ledwie koszulinę i kurwa deskę z gwoździami, więc nie zostawimy go tak.
Niech się odzieje chłop. A no tak, buty to te same buty w zasadzie, więc... I on... On... Będzie biegał z pochodnią. Ktoś mi musi rozświetlać drogę. Damy mu... Może maczetę. Nowa huta centrum. Tak, będzie biegał z maczetą i z pochodnią. Będzie mi rozświetlał drogę. Trzeba mu jeszcze jakieś lepsze buty i rękawice znaleźć, ale na razie wystarczy. Tak myślę. A ja będę ten, który chodzi z halabardą. Więc mam NPC-a, który mi robi za latarkę. Można wyjść naprzeciw temu, co jest za drzwiami. Problem polega na tym, że teraz we dwójkę już nie jest tak łatwo się skradać. Teraz trzeba walczyć. Więc, cóż, walczymy. Zaraz nas tu napadnie horda zombiaków. No elo. A, i teraz ucieka. Zostaw go. On jeszcze wróci. A jak wróci, wtedy go zabijemy. To proste. Tu trzeba uważać. O, są mi buty. Akurat właśnie wspomniałem o tym. Zanim wyposażymy typa w lepsze buty, zamknijmy się w tym pomieszczeniu. Ziomek. Wchodzisz, wychodzisz, co robisz? A ja się wyjebałem o zwłoki. Hej. Czemu nie mogę zamknąć tych drzwi? Co do kurwy? O, tak lepiej. Rozejrzyjmy się tutaj. Z tego, co widziałem, tam jest chyba jakiś kredens czy coś. Aha. Jest też skrzynka. Co za skrzynka? Po prostu skrzynka. Kurwa, czy mogę coś do tej skrzynki włożyć? Mogę kompa złożyć do skrzynki? Mogę. Czyli skrzynka służy jako mały kontener. Może zacznijmy wrzucać tam nasze zwoje, czy whatever. To co? Jakiś znoszony płaszcz? O, nie, nie. Ponownie, ziomek. Pokaż mi się. Czy ja podniosłem te buty, czy tak średnio? Aha. Niech żyje ja. Ale patrz, dwa samce, to przynajmniej progres jakiś jest, że coś widzisz. Jaja, jak berety. Dobra, myślę, że jesteśmy już uzbrojeni i niebezpieczni. Do tego stopnia, że te drzwi są zamknięte. Goście wypieprzył właśnie na tym trupie. Ponownie. O, idzie nasz kolega. Wcześniejszy. W las tam, można go tam zamknąć. Nie będzie sprawiał problemów. Aha, do apki ci odsyła. No to niedobrze. Oh fuck. Nie, ty tam zostajesz. A tu? Tam jest piwniczka. Nic ciekawego. Dobra, chodź pan. Trzeba zamykać za sobą drzwi. Zasadniczo zombie są dosyć tępawe, nie potrafią ich otworzyć. Tu jest krata, której nie jestem w stanie otworzyć w żaden sposób. Tu jest dosyć ciekawe pomieszczenie, widzę. Widzę trupa przy biurku. Nie wyłaź, czopku. Co tu zaszło? Jest klucz.
Chciałbym podnieść ten klucz. Klucz jest ważny, klucz otwiera drzwi. A to jest ziom, który ma na sobie dosyć dobre buty. Koszula, czarna koszula, lepsza, ładniejsza niż ta moja. I ma tu na sobie jakiś taki dziwny chest, ale to nie reprezentuje sobą absolutnie nic. To jest tylko ciuch. Że jeszcze spodnie wymienimy na ciemne. O. Czemu nie mogę tego przenieść z powrotem? Koszuli też już nie potrzebuję. Jest natomiast zwój numer 2. Na tym zwoju piszą, że jakaś Elara zniknęła. Wielu zniknęło. Jakieś zniknięcia. Nie podróżowała. Co zajmuje jej tak długo? Coś mogło się jej stać. Zasadniczo tutaj jest jakiś plot i te wszystkie notatki, które zbieramy po tym burdelu, nam mówią mniej więcej, co tu się stało, ale naprawdę, mówię wam, nie nadążam. Ciężko mi ogarnąć, co by tu się mogło dziać. Jakaś tarcza leży, ale już taką tarczę mam. Jest to chyba tyle, jeśli chodzi o to pomieszczenie. Trzeba teraz będzie poszukać tego pomieszczenia z mapą. Powiem wam, że idzie mi lepiej niż przy ostatniej sesji. Przy ostatniej sesji, jak tutaj dotrwałem, to miałem tak może z połowę życia. Teraz mam całkiem sporo. Gościu chyba też nie oberwał jeszcze ani razu. Można się go zapytać, co tam u niego, how you doing, i jeżeli mówi, że I'm good, to spoko. Jeśli mówi, I'm not good, ale mogę iść dalej, coś tam mogę kontynuować, to już jest trochę gorzej. A czasami mówi nam po prostu wprost, I'm not good, i to znaczy, że dostał w pierdol już. A czy w tym pomieszczeniu jest coś ciekawego? Zasadniczo, czego szukamy w tej grze, to różnego rodzaju skrzynek, kredensów, rzeczy, które można otworzyć, obrabować. Coś tu leży. Stołek, na którym się prawie zabiłem. Książka. Jakiś katalog. Książki nie spełniają, z tego co widzę, żadnej roli tutaj. Ale co jest ważne, to ta skrzynia. O, proszę bardzo. W punkt. Mamy łopatę. Mamy buty, które nie... Które są dobre. Aha. Dobre buty. I pasek. Skórzany pasek. Pasek, którego tak naprawdę nie widać nawet, ale daje nam jakieś tam parametry obronne, więc warto go ubrać. Buty. Jestem w ciężkim szoku, że są lepsze. Ale są lepsze. A jak tam u ziomka? Czy zobaczmy, jak jego buty się mają? Jego buty też są dobre. Bardzo dobre. W takim razie można te ciżemki wyjebać. Idziemy dalej. Jakiś słoik. I widzicie, wciąż nie ma autosave'a, to znaczy jest jakiś, ale nie wiem, gdzie on dokładnie zaskakuje, w którym momencie. I nie znalazłem jeszcze ani jednej mikstury leczenia. Podobno na tym poziomie jest tylko jedna. O, i wróciliśmy tak jakby do punktu wyjścia w zasadzie. Co mnie trochę frasuje, bo... Nie pamiętam, gdzie się idzie dalej. Kurwa. Z tymi drzwiami trochę parodia. Dobra, YOLO. Czy to tu? A, tak, już pamiętam. Mamy klucz. Więc z tym kluczem trzeba się cofnąć. Pamiętam. I wrócić na początek. Tak jakby na początek. I tutaj otwarliśmy te drzwi, w którym byliśmy na samym początku. Tak, dobra, wracamy się. O kurwa. Ale się wpieprzyłem teraz. Zabiją mi go chyba. Bio.
Teraz mi trochę najebali. Nic nie widzę. Przestań machać tą pochodnią. Cepie. Nie wiem, jak bardzo on oberwał, ale ja oberwałem na pewno. Wracaj tu z tym światłem. Au. Zapytajmy, co tam u niego. I've been better, but nothing serious. Oberwał. No i teraz ja kurwa też oberwałem. Ja pierniczę, ale wpierdol. Od jednego głupiego zombiaka. Dobra, leży. Wprawdzie dużo życia nie straciłem, to bardziej tak trochę mi wytrzymałość spadła, ale to mi się zregeneruje, więc też to nie jest jakoś bardzo zły wynik. Pobiła mnie szmata świecznikiem. Trudno. Teraz wróciliśmy dosłownie na sam początek. To jest to pomieszczenie, z którego wypełznęliśmy na początku. Ale teraz te dwie pary drzwi, które tu mieliśmy, są otwarte, albo raczej zaraz będą. Czy te są... Więc co robimy? Używamy klucza. I tu zaczyna się problem. Okej. Okay. Poczekam, aż mi się zregeneruje to życie, bo... To nie będzie łatwe. To będzie śmieszna przeprawa w zasadzie. O, już się zaczyna. Już się stawia. A moja postać nagle przestała umieć walczyć. No. Ja pierniczę. Po takim hicie w głowę, halabardą, zombiak powinien przestać istnieć. A moje źródło światła się zacięło na krześle przed chwilą. Oho, oho. Idzie następny klient. Znowu, możemy walczyć, nie musimy. Ten jest bardzo ospały. Ten nie wygląda, jakby się stawiał, ale w momencie, jak zaczniemy się z tym drugim bić, co właśnie nasz towarzysz pociesznie rozpoczął, ten pierwszy z deską się na nas rzuci. Oh fuck. Dobra. Złożony. Dobra, i teraz tak. Lub nie. W tym pomieszczeniu... Tu chyba jest pierwszy save point. W momencie, jak otwarłem te drzwi za plecami, powinna mi się gra zapisać. A tutaj... W tym oto pomieszczeniu jest komoda, w której mamy jakieś tam fajne buty. Sobie drapnę. Mogą się przydać. Ale co ważniejsze, mamy skrzynię. Kurwa, nie ma mapy. Ha! Okej, okay, teraz jestem trochę w... ciekawej, że tak powiem, pozycji, bo podczas ostatniego gameplayu tu dokładnie w tym pomieszczeniu był zwój z mapą, którego mogłem użyć, żeby sprawdzić, gdzie jestem, a tym razem gra spłatała mi figla i go tu nie ma, więc szukaj wiatru w polu. O cholera. Hej, cześć Krop. Niewinnych, jakich niewinnych, chłopie? Oni wszyscy winni są, to zombie. W tym oto małym pomieszczeniu ta moja halabarda to tak mi trochę średnio się przyda. Ta maczeta tego gościa bardziej się nada. Okej. Okay. Zombiak dostał. Jak tam mój NPC? Been better. Okej. Okay. Dobra. A, teraz jeszcze mam zwłoki. Muszę przeciągnąć trupa, żeby w ogóle móc cholerne drzwi otworzyć. No dobra, szukamy mapy. Są to
Ciekawe jest, że swoją drogą można tutaj wyjść naprawdę w interakcją ze wszystkim. Mogę podnieść jakiegoś żetona. Mogę sobie, nie wiem, powiedzmy, grali tutaj w jakąś grę, nie? Mogę sobie układać żetony na planszy, mogę sobie wziąć tego żetona. Mogę sobie wziąć całą. Nie, całej planszy nie mogę sobie wziąć ze sobą, ale różne rzeczy można wkładać do ekwipunku, wyciągać. Także gra oferuje dosyć ciekawą paletę ruchów. A mój chłop tam walczy, kurde, z tym. Z krzesłami. To było w tej komódce. Dobra, będziemy szukać na pamięć. Jak to z tymi ciężkimi rękawicami tutaj mam? Tak sobie. Nie wygląda to za dobrze, ale mogę dać temu wieśniakowi. Okej, wieśniak. Wieśmak, trzymaj. Się zastanawiam, bo ja mu dałem tą maczetę, powiedzmy. Dobry balans, dobry impact i slash 2, a to... To jest słabsze, to jest ręczna piła. Najchętniej dałbym mu jakąś długą broń, ale tak naprawdę... Ja nie wiem, jak on sobie z tym poradzi. Nie, tu to nie ulega, ale kto ma coverage większy? Czyli więcej ciała zasłania. Może mu dam tą ciężką kurtkę którąś, tylko którą? Może to? No, tu wygląda jak kurde marynarz teraz. Czy ta kurtka jest lepsza od tej? Nie jest. A ta kurtka? Ta jest nieco lepsza w sumie. Decisions. Dobra, na razie zostawię mu resztę tych ciuchów. Ta kurtka ma długie rękawy, więc ma lepszą ochronę rąk. Tak go zostawimy. Kurde, sam bym kurtałę ubrał. Nie. Na razie jest ok. Idziemy dalej. O, skrzynka. Mam nadzieję, że tutaj nie znajdziemy kłopotów. Czopek. Kapelutek. I teraz mamy też ochronę głowy, pseudo, skórzaną. To już coś. Nadgarstek mi, kurde, wysiada. Chrup. Połamało się. No i tu byłem ostatnio. Dotąd doszedłem w zasadzie. Tak jak mówię, ostatnio miałem mapę, więc wiedziałem, gdzie iść dalej. Tutaj trzeba będzie teraz improwizować albo... No dobra, improwizujemy, whatever. Co może pójść nie tak? Te drzwi są otwarte, a za drzwiami stoi ziutek. Otworzymy ziutkowi kratę, co wy na to? No idź tam, idź. No właśnie. No. Nie, ja nie, ja... ty możesz tam iść, idź. Ja chcę, żeby on poszedł, bo... To jest jeden taki motyw. A ten usilnie nie chce tam wejść do środka teraz. No, go. Nie bardzo. O Boże, dobra. Nie chce mi się tego robić. No ale... No właśnie. Bo cię wepchnę, dziadu. Teraz patrzcie na ten motyw. Chyba go jeszcze trzeba trochę popchnąć, ale tępy zombiak. W ogóle ej. O, nie, będzie się stawiał teraz. Jeszcze mi, kurwa, jedną w łydkę. No wiecie co? Chciałem go podpalić, bo to dosyć fajna pułapka jest tutaj, no ale... Nie dał się. W każdym razie... Tworzymy te drugie drzwi. I można pójść dalej. Tutaj nie ma nic ciekawego, niestety. Pomimo tego, że bardzo bym tego chciał.
dużo jest po prostu w tej grze takich pustych przestrzeni, pokojów, które tak naprawdę nie wiadomo po co są w ogóle. Rozumiem, że to ma potęgować klimat tego takiego opuszczonego zamku pełnego zombich i tak dalej, ale czasami jest to trochę denerwujące, że się potknąłem o zwłoki tego dziada. Tu nas chyba czeka walka. To też jest śmieszny motyw. Tam jest skrzynia. Nie, tu już chyba nie ma walki. Nie wiem, nie pamiętam właśnie. Nie, jednak łażą tu. Jestem w stanie to otworzyć i tak tam nie ma nic ciekawego. Leather trousers. To lepsze niż te nasze spodnie. Weźmiemy, cyrkiel sobie wezmę. O, to jest pomysł. Mamy na sobie taki pseudo lekki pancerz. Tu się kręcą klienci. Ja się muszę podrapać w ucho. Złodupce wokół nas. Krata, której się nie da otworzyć. Więc cofnijmy się. Albo nie, nie cofnijmy się, idźmy do przodu tędy. Światło. No, nosisz je w sobie. Skrzynka. Tough leather trousers. Jeszcze lepiej. Dobra. Można dać typowi spodenki. I udało nam się dojść do nieco, że tak powiem, innego krajobrazu, taka trochę zmiana krajobrazu. Jesteśmy w jaskiniach. Nie jest to jakaś długa jaskinia, nie ma tutaj dużo tych skał, ale przynajmniej jest to miła odmiana od tych korytarzy. I wiem, że tu łażą gnojki. Trzeba stąd spadać. Tam w lewo, z tego co pamiętam, nie ma nic, jest przepaść. Tu jest trochę światła, a tam jest klient, który stoi mi na drodze niestety. Jest agresywny. I za tą swoją agresję jeszcze wstał. Wow. Najtwardszy ząbek, jakiego widziałem. Nie, nie, schowaj tą wykałaczkę, chłopcze. A, fine leather tunic. A, worn cut trousers, widzicie? I tutaj zaczyna się kolejna interesująca sprawa. Otóż zombiaki zaczynają nosić skórzane pancerze. I przez to ciężej je ubić, oczywiście. Ponownie przyszedł ten moment na wymianę ekwipunku. Tu mamy Slash Pierce Impact, Slash Crash Pierce. Wiecie co, te są lepsze tak naprawdę. To widać nawet jak takie mocne, przeszywane, grube portki. Temu damy to. To można wyjebać w sumie. Chociaż nie, zostawmy. To można wyjebać. Tu mamy tunikę. Ona mi wchodzi za moją tunikę, ale moja tunika chyba jest... nie, dokładnie taka sama. Ty co masz na sobie? To samo. Dobra, na razie niech zostanie. Jakbyśmy jeszcze jakiegoś klienta znaleźli po drodze, to dostanie tą tunikę. Światło! Widzę światło. No i... kolejne drzwi. Chyba zamknięte. Nie. To jest trudny przeciwnik. Tu jest opancerzony zombiak, w dodatku z agresywny opancerzony zombiak, w dodatku z taką samą bronią jak ja mam. Ostatnio tutaj poległem, dosłownie mnie skasowała ta klienta.
Dobra, dobrze. Tak jak się uczyłem. Właśnie, właśnie dlatego dostałem wpierdol ostatnio. Wow, połowa życia. Oczywiście to mi się odregeneruje, no ale trochę wtopiłem. Trzeba będzie teraz bardzo uważać. Tu mi teraz plusik miga. Otóż ciężko to sobie może wyobrazić, ale jest jakieś tutaj wbijanie poziomów. Ej, można kucnąć. O, tego też nie odkryłem. Nie wiem, po co miałbym kucać. I nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak wbijać te poziomy. Tutaj to im trzeba dać, akurat to im trzeba przyznać, że mają bardzo dobre samouczki tutaj. Jest dosyć dobrze opisane to i owo. Opisane jak walczyć, jak sobie radzić tutaj, jak używać pancerza, nie? Że ciężkie pancerze, lekkie pancerze. Więc dosyć dobrze jest to wyjaśnione. Na przykład chciałbym cię dowiedzieć. Skills K. No i wbiłem poziom. Tu mam jakiś niby skill, który się nazywa Remise i to jest Swing with another in the opposite direction, czyli z tym skillem, co mogę robić, to, że mogę robić coś takiego. Bez tego skilla nie mógłbym wykonać jednego cięcia i zaraz potem drugiego w przeciwnym kierunku. Według tego skilla mogę to zrobić. I teraz są tutaj jeszcze inne. Jest range combat. Nie widziałem jeszcze ani żadnego łuku, procy z pistoletu, ani niczego takiego. Są jakieś pasywy z pancerzem, na przykład deflection, actively protect gaps, weak areas of your armor, security. Można się nauczyć walczyć z tarczą. Tutaj są jakieś jeszcze insight, concentration, meditation. Nie wiem, co to za skille, na razie są puste. Weźmiemy close combat jednak, weźmiemy sobie ripostę może. After a parry rapidly follow with an attack. Więc teoretycznie z tym skillem, chociaż nie wiem niby jak on miałby działać, po ripoście mogę wyprowadzić jakiś kontratak, ale też ostatnio mi się to niespecjalnie udawało. Ten ziom miał klucz. Właśnie dlatego trzeba było walczyć z tym skurwielem, więc tutaj niezależnie jakby było, trzeba zabić tego zombiaka, tego konkretnego. Jakieś lepsze buty? Lepsze buty. To są lepsze buty. Zdecydowanie. Okej, okay, więc te można odłożyć. No ileż można nosić par butów? Też nie chcę się przeciążać od razu na starcie. Okej, okay, więc teraz muszę się zastanowić, do czego służy ten klucz. A, jest jeszcze pasek. Ten pasek jest chyba lepszy niż ten pasek, tak. Ten pasek damy Ziutkowi. Ziutek, masz pasek. Się ciesz. Bądź szczęśliwy. Tam jest klient. To jest książka, w której nie ma nic ciekawego. Czekaj, myślałem, że jeszcze się znajdą jakieś ciekawe rzeczy tutaj. Jakaś skrzyneczka. Są natomiast zamknięte drzwi. Wypróbujmy nasz nowy klucz na nich. Cóż za niespodzianka, zadziałało. Więc już wiemy, gdzie mamy iść. Tam po drugiej stronie jest jakieś więzienie, jakieś cele. Chciałbym tam rzucić okiem, zanim się stąd wyniesiemy. Ale niczego ciekawego tam nie widzę. No dobra. Wiem, że tutaj jest wajchaj, można sobie otworzyć i iść dalej. Ale na razie to zamknę. Spróbujmy iść tędy, gdzie nam dali klucz. Tak, i tutaj ostatnio zginąłem i już mi się nie chciało grać. A więc jesteśmy w pierdlu. Bardzo tutaj uroczo, piękny wystrój. Kraty, te sprawy. Przypomina się dzieciństwo. Ale one są pootwierane w zasadzie, przynajmniej część z nich. Patrzę, czy coś ciekawego tutaj można znaleźć, ale nie widzę nic ciekawego tak naprawdę. Jedyne, co tu mogę znaleźć, to guza, jak znam życie. Ale jest tutaj jeszcze coś ciekawego. Któryś klucz może to otworzy?
Tam zdaje się jest skrzynka. Albo i nie. Oho. Nie no, ładnie tu. Uroczo. Ktokolwiek zarządzał tym miejscem, bardzo ładnie się urządził. Aha, te klatki można się... Okej, dobra. Można się do nich dostać od tej strony. Tam mamy dwóch zombiaków. Spróbujmy... Nie, nie da rady. Już walczą od razu. Ale żem teraz... Kurwa, zostaw George'a. Okej. That's one. Cały jesteś? Okej, jeszcze żyję. Ponownie, oni tutaj w coraz lepszych ciuchach chodzą. Ciężnie jakoś super dobre, ale... Ten pasek jeszcze sobie zachowamy. Tu był jeszcze jeden. Dajże mi tu tą pochodnię, chłopie. O, jest też ten sierp na kijku, ale nie. Tym też się nie będę bawił, natomiast interesuje mnie dźwignia. A, dźwignia robi takie rzeczy. Okej. Super. Jakiś bardzo uczulony na cierpienia swoich poddanych władca tutaj w tej krainie urzędował. No i co mamy? Kolejnego zombiaka, kurwa, z długą bronią drzewcową, z którą nawet nie wiem do końca jak sobie poradzić. No chodź. Zostaw go. Zostaw mojego zioma. Au. Kurwa. Bigo, bigo. Fuck. Masz. Teraz będzie uciekał. Nie goń go. A może go goń? Niewykorzystane sytuacje się mszczą. Boję się, że on wróci i nam zrobi kuku. No ale dobra, na razie olać. Wejdźmy do środka. Zamknijmy za sobą drzwi. Nie zamknę za sobą drzwi, kurwa, bo nie mogę. Dobra, jesteśmy na miejscu. Znaczy, jesteśmy gdzieś. Czy tutaj jest cokolwiek wartego uwagi? Bo może się okazać, że się zapędziłem w ślepy zaułek. Co jest bardzo prawdopodobne. Widzę maczetę, to dobra rzecz. Widzę tablicę. Z jakimś... chuwie czym. Ale co jest ważne, to skrzynia. Dzięki za tą kolekcję bezwartościowych przedmiotów. Dobrze chociaż, że dali maczetę. Nowa huta centrum. Damy gościowi maczetę zamiast tego długiego noża. Ona chyba jest lepsza z tego co pamiętam. Oj, oj. Equipment please. Z długi nóż ma... Ej, 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 ej. Maczeta ma... Maczeta ma jeszcze pierce, czyli można nią dźgnąć. Dobra. A tu jakieś flaszeczki są, ale te w tych butelkach... A, to są butelki z świeczką.
No i to jest skrzynka. Popatrz, popatrz. Mamy czepek numer 2. Mamy coś ciekawego tutaj. Rusted chain shirt. Nie dowierzam. Raz, zostawmy młotek na razie. Żeby mi się tutaj nie... popieprzyło, ale słuchajcie, to brzmi jak kolczuga. Pierwsza kolczuga. A to jest thick jacket. Ale żeśmy się obłowili... Pany. Okej, warto było. Plus jeszcze następny klucz. Chyba sobie zacznę je do skrzynki, kurde, wkładać. Później będę sprawdzał, który jest do czego. Ale to ważne, klucz jest ważny. Dobrze, że mnie podkusiło, żeby tam zajrzeć jednak. Okej, zobaczmy. Tak jak sądziłem, to idzie pod spód, sam spód. Więc koszulę można w zasadzie wyjebać. Ale... Rusted chain. Aha. I to jest czwarta warstwa pancerza. I teraz patrzcie na ten motyw. Mam na sobie... przeżywaną koszulkę. Na to idzie kolczuga. Na to idzie skóra. Nie, nie ta skóra. Na to idzie tunika jeszcze, skórzana. I na to jeszcze można założyć... Tylko, że teraz już jestem trochę przeciążony. Mam już tutaj 2,5 tak jakby jednostki przeciążenia, jak zwał, tak zwał. A to? Może tak się ubierzemy. Czekajcie. Nie, to jest jednak wciąż lepsze. No. Dobra. Typ dostaje czepek. Typ dostaje, nie wiem, czy to warte czegoś. Jeden chuj, tak w zasadzie. Ale dostaniesz to. To jest lepsze. Trochę, bo trochę, ale jednak jest. No i mamy klucz. Dziwny klucz. Wykorzystajmy go gdzieś. Pierwszy raz mam na sobie kolczugę. Pytanie jest teraz tylko takie, gdzie iść, bo pojęcia nie mam tak naprawdę. Oho, wrócił nasz ziomek. Dostał od razu... Au! Jeszcze mi pierdol spuścił, wiecie co? Leży. To było bardzo niekonieczne. Niepotrzebne, przepraszam. Bardzo niepotrzebne. Thick shirt. Teraz musimy tylko dopasować klucz, który znaleźliśmy do jakichś drzwi. Nawet nie wiem, gdzie iść. No to trzymaj się, Jakus. Dobrej nocy. Do zobaczenia następnym razem. Tu mam jakiś lepszy czepek. Tu się wypieprzyłem na czymś. Wciąż nie widzę absolutnie nawet jednej mikstury leczenia. Ciężka sprawa. Mikstury leczenia są dosyć łatwe do znalezienia w tej grze. One świecą. Jest to jedna z niewielu rzeczy w tej grze, które świeci. Więc stosunkowo łatwo je ogarnąć. Wciąż nie wiem, gdzie iść. Teraz to będzie niezły zakręt. Ale tu już przeszukaliśmy wszystko, więc trzeba chyba przejść naprzód. Tu mamy te jedne drzwi przez więzienie, przez które przeszliśmy. Dobra, zamiast do więzienia pójdziemy w drugą stronę. Zobaczymy, gdzie nas nogi poniosą.
Tak więc wracamy tu. I przechodzimy teraz przez te drzwi. Boję się, że wróciłem w to samo miejsce. W miejsce, w którym już byłem. No nic, dowiemy się wkrótce. No oczywiście, że tak. Tylko, że tu jest inny problem. Nie, tu jeszcze nie byłem. Ilu ich tu jest? O ja pierdolę. To nie będzie proste. Zwłaszcza z moim obecnym poziomem życia. I obecnym poziomem życia mojego zioma. O, trumny tam widzę w tle. Bardzo ładnie, bardzo gustownie. Bijesz się, czy się nie bijesz? Dobra. Olejmy ich i chodźmy stąd. Nie. Bij go. Ucieka. Zaraz jego kumple przyjdą. No i uciekł. Dobrze, jakbym dostał taką halabardę, to też bym uciekł. Jak to jesteś powiedział już wcześniej. Spróbujmy tutaj. Jest trumna. Mały warsztacik. Okay. Fucking hell. Kurde, słuchajcie, nawet mają krematorium. Coś ciekawego w krematorium? Nie? No wiecie co? Wiesz co? To jest właśnie do takiego budowania kryop nastroju, że tak powiem. Oni tak specjalnie zrobili, żeby było dosyć cicho w tej grze. Mogę to trochę w sumie podciągnąć do góry, w zasadzie. Niech sobie gra trochę klimatyczniej będzie, ale no tak jak mówię, dźwięki tutaj są ograniczone do właśnie tej zapętlonej takiej muzyczki dosyć intrygującej, która ma sprawiać, że się boisz jeszcze bardziej. Czy boisz? Ma być takie poczucie tego, nie wiem, osaczenia, osamotnienia. Dobry wieczór, Rocket. Miło, że jesteś. Z tego co wiem, Kryop, tak, to jest na razie gra dla jednego gracza. Ale nie wiem, czy widziałeś, nie widziałeś, bo się nie było na samym początku. Jest taki jakby tryb areny. A jako, że gra jest w bardzo głębokim early access, mam wrażenie, że będzie się dało tutaj jakiś przynajmniej co-op albo coś wprowadzą. Ale zobaczymy. No a Rocket, współczuję ci trochę, bo znowu mi Twitch wyłączył możliwość zmiany jakości. Więc albo 1080p, albo nic. Zabiją mnie tu. Albo i nie. Spróbujmy ich zostawić w spokoju. Że kurwa, tu są kible, no. Spróbujmy zamknąć tego zombiaka w kiblu. Nie. A taca, nope. Ziemię tą chochlą. Ten mój ziomek to jakoś, kurde, chyba ogłupiał nagle. Się zamachnął i dostał po plecach. Nie, zostaw, zostaw. Dobra, chochla leży, teraz ten drugi. Widzieliście, jak go zablokowałem pięknie? Żeby nie zabił mojego przydupasa? Teraz go pcham do przodu, kurwa. No, i co? No, i co? No, co za flet. Ten zombiak jest głupszy niż reszta z nich. Wracaj tu. Nie goń go. Widziałem, nie goń. Nerwy, nerwy, nerwy. Tak, ten koleś, który ze mną chodzi, to jest właśnie NPC. I wcale bym nie był obrażony, gdyby zamiast tego NPC-a jakiś kolega mi pomagał. Jakby właśnie ktoś, kto ma więcej mózgu niż ten NPC, tu chodził ze mną. Co my tu mamy? Pipe. Soap.
Nie no, wspaniale. Same rzeczy, które potrzebuję. Dzięki bardzo. Kurwa, kostka mydła to mi jest potrzebna akurat średnio w tej chwili. Chyba, że moja postać się poszczała ze strachu. No jest tępy, no ja wiem, że jest. O, szczotka, proszę bardzo. Łyżka. Bo przecież jakby mi dali coś użytecznego, to by ich szlak trafił. Long list of people, bla bla bla. Gówno, gówno, gówno. Ale... przynajmniej mam nadzieję, że idziemy we właściwym kierunku. Sprawdźmy, co jest za tymi drzwiami. Ja już tu byłem, prawda? Nie, nie byłem tu jeszcze. Zasadniczo mogę się tam rozejrzeć. Mam wrażenie, że tego pożałuję, ale się rozejrzę. Nie, kurwa. A oczywiście gościu z pochodnią. Tutaj są jakieś pokoje, widzę. I dobrze by było, przydałaby mi się druga pochodnia tak naprawdę, bo zakładam, że w tych pokojach można było coś ciekawego znaleźć. Ale zanim ten gościu tu przyjdzie, o bardzo proszę, proszę bardzo. Nic ciekawego, ale była skrzynka. To co? What is this? Best... aha, ja wiem, co to jest, okej. Okay. Okej. Okay. Właśnie ruchy postaci, ragdoll, fizyka, bardzo dobrze zrobione. Wiele rzeczy jest tutaj, dosyć konkretnie, o szak. Tam jest skrzynka, tylko pytanie, to jest dobra skrzynka, to jest solidna skrzynka, tylko pytanie, czy warto tam w ogóle próbować do tej skrzynki dojść z tymi dwoma agresywnymi klientami. Spróbujemy. To ten kurwa z tymi grabiami zasraniec. Au. Czyli przyjebał. No, co? Mój ziomek właśnie został znokautowany. Mam nadzieję, że nie zabity, że tylko znokautowany. Au. Tak, tylko znokautowany, ale teraz ja też dostałem w pysk. You have been defeated, ale nie zginąłem. Zaraz wstanę ponownie, jeżeli moja postać się łaskawie pośpieszy. Widzę, że zombiak leży, więc straciłem tylko przytomność po prostu. Dopiero jak pasek życia zejdzie do zera, tak do zera, całkiem do zera, wtedy umieram. No tośmy dostali w pierdol. Ale chyba było warto. Zaraz zobaczymy, czy było warto. Fine letter vest. Ok. Zostawmy to wszystko tak, jak jest. Najgorszy problem jest taki, że ten głupi NPC, jak dostaje po ryju, to gubi wszystko i trzeba mu to dać ponownie. Teraz jak się go zapytam, how are you doing, na pewno mi not good, but I can keep going. Nie no, to skoro tak. Skoro twierdzisz, że możesz iść dalej, to bądź moją latarnią ponownie. tu jest wet. What? Light quilted. To jest dobra para spodni. Bardzo dobra para spodni. Ale co to jest? Nic ciekawego. Dobra, zobaczmy, co tutaj serwują. A coś serwują na pewno. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. A tu jest... fuck, serio. To jest dobre. Walking stick. Fine. Wait, what? Surgical tool. Nie. O! Tu jeszcze taki fajny tasaczek. Tasaczek weźmiemy. Natomiast jeżeli chodzi o...
W sumie jeden chuj, nie? Te buteleczki to jest nic. Butelki są albo zazwyczaj puste, a jak znajdziemy w skrzyniach, to jest po prostu inkpot. To jest butelka, po prostu napisane jest butelka, nie ma w nich nic. Jedyne, one nie spełniają żadnej funkcji póki co. Nawet nie można jej rozbić i tulipana sobie z niej zrobić. Ale na pewno w końcu coś znajdziemy ciekawego. Dobra, dostajesz kolczugę, ziomek. Chcę sprawdzić, czy on tą kolczugę faktycznie dostał. No jest kolczuga, ładnie. Na kolczugę tunika, na tunikę kurtka. No i jesteś pancerny. Tak zginiesz, pewnie jak znam życie, to w głowę go trafią. Albo w kolano. Czyli relatywnie warto było tu przychodzić jednak. Go odepchnąłem po chamsku. O, szlak by trafił, serio. Odejdź. Odejdź. Zostawiamy go, idziemy stąd. Jeszcze sobie zatrzaśniemy drzwi za sobą. To nie jest człowiek, to jest zombiak kolejny. Generalnie człowiek by mnie atakował. Jeżeli to by był człowiek, to człowiek by coś chciał ode mnie, albo by chciał pogadać, albo by mnie zaatakował. Ludzie, tak jak na przykład właśnie jak tego spotkałem, coś by się do mnie odezwał, czy coś w tym stylu. Ludzie się zachowują znacznie zupełnie inaczej niż te zombiaki. Zombiaki dziwnie reagują na gracza. Czy ja tutaj już byłem? Światło widzę. O, nie mogę. Nie wierzę. Aaaa! Mikstura lecząca. Plus, to czy to jest skrzynka? Nie, to jest skrzynka, którą można przesunąć. Okej, rozejrzyjmy się, to może jeszcze coś ciekawego tu jest. Zasadniczo tak. Teraz tak, ja to wypiłem. Został mi tylko jar. Czyli już mi z tego już nic nie będzie. I teraz tak, widzicie, ona nie działa od razu. Życie się zwiększa powoli, powoli, powoli. Więc to nie jest tak, że można sobie strzelić tego potiona i off you go. Tak, można przenosić dosłownie wszystko. Mogę wziąć świecznik, mogę sobie złapać ten świecznik i napierdalać się tym świecznikiem, jeśli bym tego chciał. Mogę sobie skrzynkę, kurwa, przenieść. No, skrzynką się nie mogę napierdalać, ale krzesło, nie wiem, co bym tylko chciał. Czasami rzeczy są schowane pod rzeczami, więc musisz poprzestawiać drewno, jakieś tam stołki i tak dalej, żeby się do nich dostać. To też jest takie fajne dosyć. Co za bad plagi? Co? What? Znowu mi nie da nic ciekawego, ażeby ich cholera. Dobra. Mogę jeszcze coś tu z tego wylizać, to może ten słoiczek, nie? Okej. Drugi, jaki znajdziemy, zapodam może gościowi. Chociaż nie, on nie jest taki ważny. To my jesteśmy ważni. Czy on mi tutaj robi za światełko, więc on się przydaje. Ale jak go stracę, no to nie będę jakoś płakał bardzo. Pożo, znaleźliśmy pierwszą miksturę leczenia. Duma mnie rozpiera. Zobaczmy, czy coś tu ciekawego jeszcze jest. No nie ma. Wiesz co? Tą grę można teoretycznie przejść nie zabijając nikogo, przynajmniej ten pierwszy poziom, ale czy widelcem? Pewnie by się dało. Właściwie? Nie, nie będę tego próbował. Chciałbym chociaż raz to zrobić, w ogóle dojść gdzieś dalej. Bez wygłupiania się. Może jak będę następnym razem grał. To się pobawię. To wygląda jak miejsce, gdzie nie powinniśmy wchodzić. Powiem tak. Normalnie YOLO, otworzyłbym to i tam wszedł. Ale przy tej konkretnej grze, jeżeli widzę taką tabliczkę, to tam kurwa nie idę. Chociaż jak znam życie, to pewnie muszę tam wejść. Tomir, witaj. Tak, strzała w kolano to ostatnia rzecz, którą chciałbym dostać. A jednak stare ludowe mądrości ze Skyrima zawsze znajdują zastosowanie. Widzę, że tu wszystko jest pootwierane.
Dlaczego wszystko jest pootwierane? Tu jest jakieś zasypane przejście. Czy ja już tutaj byłem? Hej, ciastek, dzięki za hosta. Czy cześć host, dzięki za ciastko. Tak jak to wczoraj było. Hello, hello. Ciemno tu jak w dupie. I w dodatku nie ma nic użytecznego. Taczki, może sobie taczki wezmę. Najpierw jakby się dało z tych taczek zrobić pojazd i gdzieś pojechać w cholerę. Oho. Kurde, jakieś audytorium znalazłem, słuchajcie. Krzesła, te sprawy. Jest skrzynka. A w skrzynce jest mapa. OMG. I jakiś klucz. Okej, czyli tak. Ten klucz już można włożyć tutaj. Ten sobie zostawmy. Tak, beczka z win... O, tak, już, tak. Ogarniamy ten motyw. Ale się, kurwa, odkorkować nie da. Czekaj, jakby tak się dało... Nie wiem, podstawimy może butelkę? Nie? Ale dotarła do mnie jedna rzecz. Mapa jest mi średnio potrzebna, skoro nie wiem, gdzie jestem. Przeszliśmy przez jaskinię, przeszliśmy przez więzienie. Gdzie ja, kurwa, jestem? Gdzieś tutaj? Wyjście z tego całego zasranego kompleksu jest chyba tutaj. I to jest jedyne wyjście. Przeszedłem przez jaskinię, na pewno. Tu walczyłem. Chyba jestem gdzieś tu. Dowiemy się wkrótce. Jaką mam opinię na temat tej gry? Czy mam już opinię? Mam już opinię i za tą cenę, za którą można tą grę nabyć, jest to tytuł jak najbardziej godny polecenia. A gra kosztuje i niestety nie ma Borderless, więc żeby wam to pokazać, muszę zminimalizować grę. Idziemy sobie na sklep. Chciałbym zacząć pisać, halo. Kosztuje 10 funtów, więc jak za tą cenę naprawdę warto brać, bo jest dużo do roboty. O, trafiłem na zamknięte drzwi. Czyżby? Tak jest. Użyliśmy klucza i weszliśmy do... Nie wiem, gdzie weszliśmy. Zbrojownia, zdaje się. Czy to jest miecz? Tak. To jest miecz. Potwierdzam istnienie miecza. Dobra, damy to temu typowi. Interakcja z NPC-ami jest jeszcze naprawdę prosta. Na bardzo prostym poziomie. Wiesz, zawsze to jakiś funt. Tak, ten miecz jest naprawdę dobry, więc gościu go dostanie. Maczetę niech sobie zachowa na wycieczkę do Krakowa. Tu coś jeszcze widzę jest. Ale dokładnie z taką bronią chodzę w tej chwili, więc jebać to. Zobaczmy jeszcze, co tutaj ciekawego serwują. Mamy... pałę. Dobry impact, jak na broń jednoręczną. Można łotać. Wow. Coraz lepsze rzeczy mi tu zaczynają wypadać. Bardzo mi się to podoba. A... tak to zrobimy. I tu coś jeszcze jest? Czy to też jest ta sama broń? Tak, to też jest halabarda. Okej. Więc to tyle w zasadzie, czyli tym kluczem otwarliśmy zbrojownię i dostaliśmy trochę lepsze szpykulce.
czy ja wiem, czy smog gorszy? Wiesz, smog przynajmniej nie przebije ci wątroby. Ciężko się trochę oddycha, to prawda, ale da się żyć. Okej. Moje życie właśnie się napełniło całkowicie po tej miksturze, więc jestem umiarkowanym optymistą co do tego, co dalej. Teraz po prostu chciałbym się dowiedzieć, gdzie ja jestem, więc spróbujmy to jeszcze raz rozszyfrować ten temat. Nie przypominam sobie, to jest to pomieszczenie chyba, w którym były te klatki odstawione, bo to było więzienie na pewno, więc jestem prawdopodobnie gdzieś tutaj? Nie tutaj. O kurwa. Oj. Zombiak trochę nie bardzo wie, co zrobić ze sobą. Dobra, wspólnymi siłami z moim ziomeczkiem wycięliśmy go. I popatrzcie na ten motyw, nie? Zombiak już miał na sobie tunikę, koszulę i jeszcze na to płaszcz, więc zaczynają ich powoli opancerzać, co nie jest dobrą wiadomością dla mnie. O, mówisz, że finalizujesz. Wiecie co? Koop w tej grze byłby naprawdę kozacki. Może wpadnę na Discorda twórców i rzucę im taki temat. O proszę, co my tu mamy? Kawałek węgla, marzyłem o tym. Mamy siekierkę, ale ja już mam taki topór. Dokładnie taki sam, dobra. Czy nic ciekawego w tej skrzyni nam nie dali. Oczywiście, i teraz tak, moja postać się wyjebała o stołek. To jest, o łóżko, to jest absolutnie rewelacyjne w tej grze. Coś wam pokażę. Jak działa fizyka w Exanima? Weźmiemy sobie kosz, powiedzmy. Wstawimy go na środku pokoju. Tu się nie chce ustawić coś, ten kosz. Wyjątkowo wredny. Powiedzmy, że go sobie ustawię tutaj. Teraz tak. Shiftem chyba jest bieg. Rozpędzę się i wbiegnę w ten kosz. Co robi moja postać? Leci na pysk. Więc naprawdę, zabijcie mi, nie pamiętam, na jakim silniku jest ta gra. Czy to jest na silniku Unity, czy to jest na czymś innym, ale to, jak tutaj podeszli do fizyki, to jest po prostu absolutnie rewelacyjne. A tu jest znowu ciemno. Pochodnio chodzi do mnie. Chyba już tu byłem. Nie byłem tu. I tym oto sposobem trafiliśmy do końca naszej wędrówki, znaczy się do kibla. A w kiblu nie ma absolutnie nic. Okej. Dobra. Charakterystyczne. Podłużny pokój i kibel. Zobaczmy, czy w ogóle to takie pomieszczenie jest na tej mapie. Tu jakieś kurde pomieszanie z poplątaniem. Podłużny. Czyżby to było tu? To nie może być tu. Coś mi się wydaje, że już wylazłem poza tą mapę. Przecież nie wylazłem poza tą mapę. Ja pierniczę. Odnaleźć się w tej grze gdzieś. Tutaj tak, owszem, zombiaki się czają po kiblach. Rozejrzyjmy się tutaj jeszcze raz. Tu zdecydowanie przy tym audytorium już obczaiłem wszystko. A więc temat olewamy. Zostawiamy to i kible w spokoju i wyjdźmy z powrotem tutaj. No i chuj. Jest, wrócił nasz. No i tak jak myślałem, tam gdzie czaszka, tam trzeba iść.
A najpierw pozbądźmy się tego ziomala. Jeszcze wywrócił tą tabliczkę, patrzcie jaki wredny. Oj. To był ładny hit. Jestem z siebie bardzo zadowolony w tej chwili. Ale gościu też nie był nawet opancerzony. No to co? Co może pójść nie tak? Tak, Tomir. W zasadzie archiwum całe trzymam na YouTube. Ostatniej sesji jeszcze nie wrzuciłem, ale jak popatrzysz tam gdzieś na dole w kafelki, to znajdziesz link do mojego kanału na YouTube. Nie nagrywam żadnych rzeczy na YouTube, ale generalnie archiwum streamów właśnie zapisuję na YouTubie, więc możesz moje poprzednie sesje tam sobie pooglądać i streamy. No i wrócili nas znowu w pomieszczenie pełne ostrych kolców. Tam coś jest z tyłu, tylko pytanie, czy ja mogę tam w jakikolwiek sposób przejść. Odpowiedź brzmi... Jeb się, Fox, ale widzę tam drzwi, tam zdecydowanie są jakieś drzwi. Kłamałem, tam nie ma drzwi. Wyobraźnia już mi wpłata figle. Okej. Okay. Okrągłe pomieszczenie na rogu. Okrągłe pomieszczenie. Tak jakby na rogu. To może być to. Nie, to nie jest to. Ja wiem, co to jest. To może być to. W zasadzie miałoby to sens, gdyby to było to. Tak, znalazłem się, jesteśmy tutaj. Okej, okay, mamy punkt odniesienia, więc teraz teoretycznie powinno być tu i w lewo i to się zgadza. Hehej! Czyli musimy się dostać, to są jakieś... Musimy się dostać, o ja pierdolę, oni tak poważnie? Musimy się dostać... Tutaj. Co za psychopata projektował ten zamek? Ten loch, to coś. Można iść do przodu, zastanawiam się czy tu... Tu jest odcięte tak jakby pomieszczenie. Spróbujemy przejść tędy i zobaczymy co tam ciekawego dają. Na pewno zombie, no ale... YOLO. Szukamy przydatnych rzeczy, więc... To był absolutnie niepotrzebny korytarz. No ale dzięki, nie? Czyli zamiast przejść prosto tamtędy, zrobiłem po prostu literę L. O kurwa. What? Jak ja niby mam to sobie... Zaraz, chwila. Chyba wiem w czym rzecz. To nie jest niepotrzebne. O mamusiu, to będzie ciężkie do zrobienia. Tu są jakieś stojaki na broni, że rzucę na nie okiem, ale... Tak, pull the lever, a ja wiem którą. To jest dokładnie ta, która otwiera drzwi, czyli, jak, czyli ten korytarz tutaj wcale nie jest taki dla ozdoby. Teraz słyszałem, że się otwarło i teraz motyw jest taki, ja muszę pociągnąć tą dźwignię, otworzyć drzwi i biec. Więc, dźwignia. Go, 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 run, 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 fucking run, 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 run. I mój typ właśnie zaliczył zgon. Razem ze mną. Top. Kolejna kwestia, gdzie mnie cofnie. Tak jak mówiłem, punkty save'ów są tutaj w chuj rzadkie. Więc jak dam continue i wybiorę swoją postać, to cofnie mnie
Nawet nie chcę pytać gdzie. O ja pierdolę, nie. Proszę, nie, 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 nie. Nie. Kurwa. Gdzie to jest? Tak, wiem gdzie jestem. O, tak, zostawię mojego typa, żeby tam się tam umarł. To jest bardzo daleko. Jakby ktoś nie wiedział. Mój ziomek się nadział właśnie na... Au. Wal się z tą dechą. Kurwa, nic nie widzę. Ha! Wrócił, wrócił! Zabij! Ej, nie uci mi, że mnie aż tam cofnął. Cze, bo ja już się kurwa zgubiłem. Gdzie ja jestem i co ja mam w ekwipunku? O, psie, florek. Powodzenia, Tomir. O, fuck. Cofnęło mnie właśnie jak straciłem jakąś godzinę rozgrywki. Tak, na bidę godzinę, powiedziałbym. Nie mam mapy. To jest zaraz po otwarciu drzwi. O, wpyte koguta. Mówię wam, pany, ta gra nie ma litości. To jest taka bardzo ciekawa satysfakcja pod tytułem... Satysfakcjonująca gra pod tytułem ta gra cię przeżuje, wypluje, podepta, naszcza na ciebie, a ty jeszcze będziesz prosił o więcej. No. Naprawdę. Jestem w dupę o jakąś godzinę, powiedzmy. Czyli tutaj save point na tym konkretnym poziomie jest tylko jeden. W momencie otwarcia pierwszych drzwi kluczem, bo mam dosłownie jeden klucz. Czy to jest pierwszy klucz? Ja pierdolę. Oni po prostu nie mają litości. Ja muszę poczytać, czy może jest jeszcze jakaś opcja, o której ja nie wiem, żeby zapisać tą grę, ale... Fuck me. Sideways. No, cóż. Fajnie jest. Kible. Pamiętam kible. Zaczynam się powoli zaznajamiać z tym etapem, z tym poziomem. Pomimo tego, że jak widzieliście na mapie wcześniej, on jest dosyć duży. To jakoś tak już zaczyna to wyglądać wszystko... Znajomo. Nie, tam nie wchodzimy. Tam raz, że nie ma nic ciekawego, a dwa, że się zombiak może chociaż wrócić. Cofam to, co powiedziałem. Widzę skrzynkę. Coś ciekawego w skrzynce? Kurwa, jasne, że tak. Kufel, łyżka. Talerz. To są rzeczy, których pilnie właśnie potrzebuję. I najgorszy motyw jest taki, że zazwyczaj jak mnie właśnie robi takie cofki, ginę i cofam je bardzo daleko, to się wkurwiam, a jak się wkurwiam, to tracę... To jest chyba taki element walki psychologicznej tutaj w tej grze, że tracisz skupienie. Gra ci właśnie skasowała jakąś godzinę progresu, więc się wkurwiasz i o, teraz pobiegnę, teraz będę szybki, zrobię, bo przecież wiem już, gdzie są zombiaki, gdzie są wszystko. I to jest śmiertelna pułapka, bo wchodzisz i giniesz od pierwszego, który na ciebie wyskoczy. Ten młotkowy... Idź stąd. Idź stąd. Idź. Hop. 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 Nie? Tak? Nie? Ja ci nawet otworzę drzwi. Chcę tu zrobić jeden taki motyw ciekawy. Hop. Hop. No, hop. Kurwa, nie, będzie walczył. Myślałem, że tego unikniemy. Uff. Ale mi zajebał. Panie, gdzie jest tym młotkiem? Dostał haka pod szyję. Au. Kurwa, rozmachał się tym młotkiem jak posrany. Jeszcze nie trafiłem. Spalę cię. Nie, bo teraz to spalę mojego ziomka. No i teraz nagle ucieka. W co ty grasz? Co ty dajesz, chłopie?
Po oczach go bu. O! Super. I widzieliście? I to jest to, o czym mówiłem. Cofnąłem się, pobiegłem na gościa i jeszcze zostałem po głowie młotkiem i mnie znokautował. A oczywiście mój typ, AK Cep. Ja też sobie wezmę młotek teraz. Chodź tu, kurwa. Wstawaj. Czas młota! Fuck! Dobra, i tak zostało jeszcze, powiedzmy, pół godziny streama, więc chciałem wam pokazać coś innego. Jest ten tryb areny, to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że jakbym ja widział tutaj co-op. Jest arena i są dwie rzeczy, jest practice albo new game. Practice to jest to, co wam pokazywałem wcześniej, gdzie wrzuca nas w taki tryb treningowy, powiedzmy. Czyli mam tutaj tego mojego ziomka. Powiedzmy, daję mu miecz dwuręczny tym razem. I można sobie tutaj walczyć z różnymi, tu już nie są zombiaki, tylko to są już NPC, takie NPC właściwe, z którymi można potrenować trochę walkę, co jest zalecane, bo walka w tej grze to jest jakiś majstersztyk, ktokolwiek to projektował, to jest majstersztyk. Miecz podąża za kursorem, nie można stać tyłem. Jedno, co jest dobre zrobione tutaj, to to, że nasza postać kontruje automatycznie. Czy ja sobie stoję. Gość mnie bije i bez klikania czegokolwiek ja odbijam te ciosy. Jedyny trik to polega na tym, żeby stać przodem do wroga. Oczywiście postać patrzy tam, gdzie jest kursor, więc trzeba mieć kursor praktycznie cały czas na przeciwniku. W takiej sytuacji wszystko będzie dobrze. No nie? Dobra, następny do koszenia. Jaki piruet, kurwa. Wow. To było ładne w sumie. No. Oczywiście, jako że mam miecz, miecz ma drugi tryb ataku, jak się przytrzyma alt, to można też zrobić kuj-kuj, można typa dziabnąć, to dobrze działa na gości z tarczami, bo można... O właśnie, o wilku mowa. Spróbujmy typa dźgnąć, nie poszło. Taki trochę mordał, no. Nie, yes. Dobra, z tym dźganiem mi nie idzie, więc spróbuję go... skosić. O kurwa, panie majster. Nie obracaj się do niego tyłem. A mnie stłuk. Dobra. O, kurwa, stłuk mnie. Ale dobra, nieważne. To był ten tryb practice, gdzie można sobie właśnie coraz silniejszych przeciwników się dostaje i można sobie progresować i potrenować trochę walkę różnymi rodzajami broni. Natomiast jak się wejdzie na arenę, jest jeszcze tryb new game na arenie. I tutaj się pojawia kolejny ciekawy taki tryb w tej grze. Otóż wchodzimy w to new game, robimy sobie postać. Ponownie, nie polecam robić grubego wielkoluda, bo atletyka naszej postaci ma znaczenie, więc zrobimy, znaczy grubasa, powiedzmy grubasa olbrzyma, nie polecam, natomiast co bym polecał, to takiego średniego wzrostu, krępego gościa, umięśnionego, bo to ma sens. Zrobimy sobie tak, to jest tryb... Dobra, nie mogę się tutaj za wiele rzeczy ubrać i broni też mi nie dali jakiejś dobrej, więc weźmiemy... Coś długiego, kurde, to ten quarterstaff chyba najlepiej się przyda. Na start, jakby ktoś kiedyś grał w tą grę, to na start polecam brać bronie, które mają duży balans. Nawet pomimo małego impaktu, jeżeli masz duży balans, chociaż ten quarterstaff jest absolutnie beznadziejny, bo on prawie w ogóle nie zadaje obrażeń. Chyba, że faktycznie pójdziemy może w...
wtasaczek. Spróbujemy z tym, żeby slash był jakiś. No i wybieramy tam sobie jakiś skill, powiedzmy, weźmy sobie właśnie tą ripostę czy cokolwiek tam. No i robimy tą postać i wrzuca nas tutaj w takie ciekawe miejsce. I tutaj też widzę całkiem sporą możliwość zaimplementowania koopa. Jesteśmy sobie w takim miejscu oto. I tutaj mamy roster, czyli możemy, you can hire and manage your staff. Czyli tak jakby mogę sobie wynajmować najemników, rekrutować ich i z nimi walczyć na tej arenie. Na razie jestem sam, ale mogę tam dać hire, powiedzmy. I tutaj tak jakby mam jakichś właśnie predefiniowanych ziutków do wyboru. No i oczywiście to kosztuje. Tutaj mamy na dole pokazaną walutę, ile to kosztuje, ile taki zawodnik by kosztował. Na razie jestem sam. Mamy oczywiście sklep, w którym można kupić najprzeróżniejsze bronie i to one się po każdej, powiedzmy, jednej bitwie zmieniają. Mam jakieś naprawdę porządne halabardy, flasiony, no cokolwiek. W każdym razie ja mam to, moje koszta, w ogóle mam jedną sztukę srebra i 7 brązu, gdzie tutaj halabarda kosztuje 6 zł, więc mogę sobie tylko pomarzyć. Natomiast w czym jest rzecz? Jak się zarabia te pieniądze? Otóż tutaj jest taka tablica ogłoszeń i są różne rodzaje zawodów. Entry fee, 3 sztuki, powiedzmy, brązu i można wygrać 1 srebra i 6 brązu, to jakiś fray. No, o co chodzi, no? Wchodzimy, powiedzmy, na to, tylko jesteśmy sami, nie mamy żadnej pomocy i tu jest jakiś, widzicie, Battle Royale, gdzie 6 typa, ale się wpierdoliłem od razu na start w sam środek kotła, bardzo dobrze, bardzo mądrze. 6 chłopa się zabija. Ja oczywiście musiałem, kurwa, typa z młotem dwuręcznym wziąć. No. Fuck. Fortnite. Oho. O, teraz ta druga mi przyszła pomóc. Dobra, bijcie się, spoko, ja sobie poczekam, nie? Grunt to wyjść z tego cało i przeżyć. Nic więcej się nie liczy. Ktoś tu nie wyrzucił jakiejś dobrej broni przypadkiem? Ah, fuck. Przeciągnęła mi na szczęście po ostrzu. Ale, wstawaj. A nie, nie mogę wstać. Czyli jak jestem pokonany, to jestem pokonany. Tutaj niezależnie, czy straciłem przytomność, czy nie, jestem pokonany. No i niestety, życie też mi spadło i nie mogę go w żaden sposób... I tutaj właśnie to był ten moment, który się zaciąłem ostatnio, bo zrobiłem sobie tą gierkę. Widzicie, i tutaj są jakieś takie socjalne pokoje, jakieś, kurcze... garderoby, łóżka? Może da się odespać, cholera. Powiedzmy, zdejmiemy ten tasak może. Nie wiem. Może jest tutaj jakaś opcja, żeby się wyleczyć. Jeśli jest, to ja jej nie znam. Niemniej jednak fajnie by było się dowiedzieć jednak. Proszę, łazienka jest, jest kibel, zatkany chwilowo, ale no, nawet się odetkać nie da. To smutne. Tu coś jest? Co to? Grzebyk? Balia? Kiedyś to rozgryzę. W każdym razie spróbujemy się może na jakieś jeszcze zawody zapisać. Czy jest tu jeszcze coś ciekawego? Tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie. I też jakaś wielka sala. Można usiąść przy kominku. Kwatery. I teraz ten motyw. Są skrzynie. Wygląda to ewidentnie, jakby każdy sobie miał swoje... Na przykład widzicie łóżka i skrzynie przy łóżkach, nie? Czy to tak wygląda, jakby... Oni to robili z taką myślą, że może tutaj będą też inni gracze, inni zawodnicy, każdy będzie miał swoje łóżko i swoją skrzynkę na lód. Nie wiem, jak na to patrzeć w tej chwili, ale wygląda to naprawdę ciekawie. Idąc dalej, tu pewnie mamy kible jakieś albo coś. Nie? Tu mamy zamknięte drzwi. Tu też mamy zamknięte drzwi.
Zobaczymy, no kurde, będę na pewno teraz patrzył bardzo uważnie, jak się ten projekt rozwija, bo... A, jest jeszcze jedna rzecz. Tu jest krata, która się nie otwiera, ale widać, że to jest tekstura tylko, bo normalnie przez kratę widać, co jest dalej w tunelu, a tutaj nie widać, więc pokazują nam ewidentnie, że tam mamy nie wchodzić. Zobaczmy, czy mu się broń zmieniła. Nie, na razie mu się nic nie zmieniło. Wszystko jest... A nie, coś tu się pozmieniało. No ale ja jestem niestety biednym rzezimieszkiem z tasakiem, więc też nie mogę za bardzo tutaj zrobić nic. Elimination. Whatever. Jeden na jednego, jeden na jednego, dobra. Ej, kurwa. Lol. To nie jest jakiś prosty koleś. To nie jest koleś, zacznijmy od tego, to jest laska. No i chuj, no i cześć. No i zginąłem. Właściwie nie zginąłem. Nie zginąłem. Więc ponownie. Na szczęście nie byli tak brutalni, żeby nam to utrudnić, więc restart jest szybki. Teraz weźmiemy młotek na przykład. Nie, ubieram się w jakąś koszulkę, create, jedziemy jeszcze raz po prostu. Od nowa ta sama śpiewka. Szkoda, że nie dali trochę więcej broni, no ale weźmy jeszcze raz w duel. Okej, okay, mamy gościa z długą bronią drzewcową. Tak, tyłem się do niego ustawię, to jest wspaniały pomysł. Niestety te sierpy, kurwa, na kijach i tak dalej, to nie jest... Spróbujemy faktycznie może wziąć ten quarterstaff następnym razem. Chciałem tego uniknąć, ale to jest jedyna długa broń, którą ja tutaj w zasadzie widzę. I w której widzę jakąś realną szansę, żebym gdzieś tą arenę dalej sprogresował. Nie wiem dlaczego, ale bronie jednoręczne bez tarczy, no ciężko jest tu to cokolwiek nimi zrobić. Ale z drugiej strony kosturem się bić to też nie jest fajna rzecz. Bo mogę napierdalać tych typów kijem po głowie, a oni się po prostu ze mnie śmieją. Dobra, weźmiemy eliminację jeszcze raz. Tutaj powinno być dużo ludzi na raz, więc spróbujemy... Nie, to nie, to jest jednak jeden na jednego. Ale... Quarterstaffem się trochę... Jednak ten dystans tutaj robi swoje, pomimo tego, że... Obrażenia są żałosne, to jednak dystans robi swoje, można przywalić. A dostać takim stafikiem po pysku to... Kurwa, to też nie jest... To jest średnia przyjemność. Okej, chill. Woo! Czemu ona ma sierp na patyku, to jest dobre pytanie. Co mnie denerwuje trochę, nie mogę sobie wziąć tej broni. Mogę ją zabrać tutaj i sobie go mieć, powiedzmy, tego sierpa. No ale... A nie, next fight. Czyli dobrze, dobrze. Aha, dlatego eliminacja, no tak, ma sens. Au. Teraz się dałem trafić trochę chujnia. No. No. Walki tutaj są naprawdę brutalne. Przepychanki. Dużo właśnie chodzenia jest, nie? Jak to mówią, legwork, footwork to jest tutaj podstawa. O, jaki piruet, kurwa. Nie mogę. Ten jest dobry. Ciężko znaleźć lukę w jego obronie. Jeszcze mnie dziabnął. No i chuj, zamachnąłem się i powinien dostać przez łeb tym sierpem teraz. No. No dawaj.
Ha, 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 ha. O lol. Zdychaj. Jeszcze się twardo trzyma. Mimo, że kuśtyka gnojek. Dobra, leży. A co on miał w ogóle? Jakąś piłę ręczną. Weźmiemy sobie i to. Masakra. Ta jest słabsza trochę. Jeszcze żyjesz? Dlaczego? Wow, wow. Jaki wpierdol. Nie zazdroszczę. Pytanie, czy coś wygrałem? Mhm. Wygrałem. Idź pan w... Wygrałem. Trading, tak wiem. Nie, nic nie wygrałem. No, ładnie. Położę ten na pierśnik, tylko 15 zł. Także, jak się człowiek nauczy już... Close. Nie, nie zostają takie rzeczy? Szkoda. Jak już się człowiek tak nauczył grać na dobrą sprawę... To... Tu fajne rzeczy i właśnie, to jest kolejna rzecz. Broni i pancerzy jest tutaj 100 milionów w tej grze. Każda z tych broni, każda ma inne statystyki, inny balans, inne obrażenia kłute, inne obrażenia... wiecie... Obrażenia obuchowe, można się ubrać, no mówię wam, piękna sprawa, także widzę w tej gierce potencjał i to duży, tylko widzicie, znowu mi zostało życia tyle co nic, więc łatwiej jest po prostu wyjść i zacząć jeszcze raz. Więc mamy arenę, gdzie można mieć tryb practice, gdzie można mieć ten tryb progresujący, właśnie progresowany, takie w sumie w koło Macieju, bo to można robić ile się chce, wygrywać walki, dostawać pieniądze, ulepszyć się, wynająć nowych najemników, wejść w inny tryb, wejść do następnej bitwy i tak dalej, więc to jest taka trochę perpetuum mobile, gdzie można spędzać czas, plus mamy ten tryb fabularny, w którym podobno jest kilka etapów, kilka poziomów tego lochu, gdzie my nawet nie wyszliśmy jeszcze z pierwszego, a gra, jak widzieliście na załączonym obrazku, karze nas bardzo mocno za każdą porażkę, za każdą śmierć. Cofki są takie, że o ja pierdolę. Mikstur leczenia jest dosłownie jedna na etap zazwyczaj, czy dwie czasami, jeżeli gra jest łaskawa. Dobra, zacznijmy od rank inept, bo inept to jest moja ranga w tej chwili. Weźmy sobie może plugilizm, to jest tryb, którego nienawidzę, bo to jest tryb na gołe pięści, a ja bez broni jeszcze nie potrafię tutaj walczyć, ale jest tryb na pięści, można się napieprzać po prostu. Weźmy na razie tutaj, zobaczymy co się stanie. Battle Royale, Fortnite. Teraz standardowo poczekam, aż oni się pozabijają i przyjdę na gotowe. Bo czemu nie? Mogę to zrobić. Polecam wszystkim. Ej, wow, wow, okej. Tam nie idziemy. Patrzcie, oni się chyba nawzajem zabili. Kurwa, jakie jaja. No dobra. O, hello. Au! Jak mi... Czy to jest jakiś mnich Shaolin? Ona mi tak zajebała tym patykiem, że... Ja cofam wszystko to, co powiedziałem o tych drewnianych laskach. To jak ta typiara macha tym quarterstaffem, to jest po prostu... To było dobre.
bardzo szerokie łuki kreśliła i bardzo mocno biła. Czy ja coś wygrałem? Czy wygrałem jakiekolwiek pieniądze? Jej, mam 2 srebra. Co sobie mogę kupić? Absolutnie nic. Nie, zaraz. Ja chcę kupić rękawiczki. Poważna sprawa. No, jest trochę beka, muszę powiedzieć. O, patrzcie na to. Kurwa. Koszulina lepsza. O, noga, tak. Tak pójdę do boju. Tak serio, to tą koszulkę bym wziął. O, 1 złota. Okej. Okay. Nie, kłamałem o tej koszulce, nie chcę jej. Jakie ceny w ogóle? Czy was pogrzało tutaj z tym? No nic, no. Buty ubrać, lachę wziąć. Da fuck? Gdzie moje rękawice poszły? Mogłem przeczytać to, co tam było napisane. Chyba by mi było łatwiej. Ale czekajcie. Nie, ja wiem co jest grane. To jest tutaj. One są tutaj. Znaczy, powinny być tutaj, ale nie są. Okej. Okay. Wychujałem się. Rekrut. ABC. Jestem ciekaw, o co tu chodzi. O, w ogóle lasencję tutaj też można ciekawie wykreować. I mówimy tutaj o poziomie obóz koncentracyjny do spaślak do wysportowana. Zróbmy. Jestem ciekaw, czy ta postać mi wskoczy jako postać dodatkowa. O tak, facial hair na kobiecie to wspaniały pomysł. Więc jeżeli teraz wezmę ją, powiedzmy, jako... Właśnie co tu się stanie? Czy ona skoczy jako postać dodatkowa, czy co? Metalowy pręt. Aha, rekrutment 1 srebra. I mogę wybrać też jakiś, powiedzmy, skill do tego. Okej. Okay. Aha. A więc to tak. Okej. Okay. Więc mamy już teraz więcej niż jedną postać. Wbijmy się na skirmisz może. Nie mogę się wbić na skirmisz. Prawdopodobnie dlatego, że na skirmisz jest nam potrzebne więcej osób. Nie. Nie wiem. A, dobra. Tutaj jest kto wchodzi do walki. Czyli teraz mogę na przykład wziąć tą kobitkę i mogę nią iść na eliminację, powiedzmy. No takie małe Estis, no tak wyszło. Co ja poradzę? Ktoś sobie tak wymyślił. Aha, tylko ja jej zamiast quarterstaffa drewnianego wziąłem jej metalowy pręt, który teoretycznie nie jest tak szybki, ale... A! Się ten wychujać. Nie jest tak prosto walczyć tymi kijami. Nie powiem. Przydałby się miecz dwuręczny. Nie mogę dostać jakiejś kurwa broni. Ale po tej walce mój poziom... Aha, dobra. Już widzę, w czym rzecz. Mój poziom zdrowia teraz poszedł do góry, a ta postać druga się leczy. Więc jest jakaś rotacja. Więc mogę spróbować jeszcze raz inną postacią. Fajnie. Okej. Okay. Aha, znowu wziąłem ją przypadkiem, bo sobie zapomniałem wymienić. No dobra. Jakby nie patrzeć, jeszcze dużo życia ma, więc... Niech chłopaki się tu pobiją. Ja się poprzyglądam po prostu. Pozbieram, co zostanie.
A. Do ściany mnie docisnął. Au. Bijcie się między sobą, zostaw mnie. Na mnie się uwzięli, co? We dwójkę. Ładnie. O, dobra, o to mi chodziło. Niech się napierdalają między sobą. Okej. I siekiera motyka. Fuck. Aha. No, i co? I co? A mogę ją szturchnąć? Mogę. Alternatywny tryb ataku się tutaj przydaje czasami, właśnie zwłaszcza jak mamy taki meksykański standoff. Można po prostu ukuć, zaszarżować. No, 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 uderz. Masz w pysk. Wow, udało się. Coś się udało w rzeczy samej, więc trochę mi hajsu wpadło. Nic mi nie wpadło. Co do kurwy? Gdzie pieniądze są za las? Okej, teraz to już nie kapuję. Przecież miałem coś wygrać. A nie, wygrałem jeden srebra. Przecież wydałem wcześniej jeden srebra, żeby zrekrutować tą babkę. Więc teraz ich wymienimy, włożę sobie swojego chłopa tutaj na pierwszą linię i jakiś duel zrobimy. Ho, ho. Trochę mało światła. Nie lubię, jak jest mało światła. Nie widzę, jak moja postać macha kijem. Masz po oczach, dziadu. Ajajaj. Obrócił mi się. Wstań i walcz, stań ze mną do walki. I znokautowany. Idzie mi coraz lepiej. Muszę przyznać, że praktyka faktycznie tutaj. Praktyka czyni mistrza. I teraz zobaczmy. Dostałem ten kurwa tą kasę. No całe niewiele. Czy na coś mnie stać? Na cokolwiek? Ciżemki sobie kupię może. O. Teraz już, tym razem już faktycznie zrobię trade. Nie mam tego tutaj, więc muszę to, powinienem to mieć tu w manage. Ale nie widzę tych butów. Kurwa, nie rozumiem tego. Gdzie to jest? Chyba wiem. To będzie tu. Oczywiście, że tak. A! Czyli wszystkie rzeczy, wszystkie graty kupione idą tutaj. Więc zmienimy sobie buty. Obierzemy sobie rękawice. Co, muszę to przenieść naprawdę? Close. Teraz to mam, teraz to mam. Mogę sobie ubrać rękawice, mogę sobie wymienić buty. Wow, okej. Okay. It's something. No i tutaj właśnie można spędzać czas na tych wszystkich eliminacjach, walkach, challengerach i innym dziadostwie. Spróbujmy tą eliminację, zobaczymy jak mi pójdzie. O. Problem jest właśnie z tym zapisem, no. Jeden zapis jest wtedy, jak się faktycznie, jakbym teraz wyszedł z gry faktycznie, to jestem w stanie dać continue i kontynuować. Co jest dobre. What? What?
Ma ten zastrany sierp na kiku. Czyli ma zasięg podobny do mojego, tylko ma jeszcze ostrze na końcu. Tak, tyłem do niego stanę, to będzie świetny pomysł. Tak, Trusty, myślałem o tym, tylko prawdę powiedziawszy, na razie szukałem... Myślę, że do tego źle trochę podszedłem, bo szukałem takich naprawdę fancy rzeczy, fajnych, ale chyba trochę za bardzo... I wiesz, nie znalazłem nic ciekawego, tak naprawdę słabo... To nie jest tak, że Twitch, czy tam Streamlabs, czy coś tam oferuje jakieś rozwiązania na ten, na to, co można ewentualnie zrobić na te punkty kanału. Ja myślałem, że może będą jakieś, nie wiem, jakieś alerty głosowe, albo jakieś, wiesz, wodotryski na ekran, ale nie, widzę z tego, co widzę, to tak nie działa, więc trzeba myśleć trochę prościej. Na przykład tak jak właśnie Ciastek to zrobił z tym swoim coś pozytywnego, albo na zdrowie, tak jak miał, trzeba takie, muszę pomyśleć o jakiejś takiej prostszej nagrodzie najpierw na start. Na razie sobie tam kumulujcie te punkty, jak wymyślę coś ciekawego. Już mam kilka rzeczy takie na oku, więc myślę, że coś wrzucę za jakiś czas, bo faktycznie tak trochę sucho. Są te punkty, no ale nic z tego nie wynika, więc zrobimy tak, żeby wynikało. Tutaj widzę dużo rzeczy, to jest ten footwork właśnie, gdzie trzeba dużo tutaj chodzić, unikać, wsadem się to robi i czekać w zasadzie na odpowiedni moment. No, teraz się odsłoniłem i dostałem po plecach. Dostać po nerkach takim kurwa stafem to jest średnia przyjemność. Teraz ładnie chwyciła sierpem. Wiecie, co by tutaj jeszcze było fajnie w tej grze mieć? Jakby były obrażenia takie, które zostają. Na przykład, wiecie, przecięta noga, no to postać zaczyna kuśtykać. Albo też krwawienie jakby dodali. Wow, okej, to mi ładnie siadło. No właśnie, dokładnie. Dlatego ja sobie na razie jeszcze... Tak po prostu myślę, co by to mogło być, ale myślałem właśnie o jakichś automatycznych takich nagrodach. Tak na start o tym pomyślałem, ale to chyba nie jest odpowiednie podejście. Chyba najpierw trzeba zacząć od czegoś prostszego, a potem może właśnie jakieś automatyczne alerty, czy tam głosowe pop-upy, czy... O Boże. Marta obok ogląda grę o tron i jest ta scena, kiedy Ramsay już obciął Greyjoyowi fiuta i teraz je kiełbasę właśnie przy nim. Znamienita scena. Sausage. Fuck, ale trafił mnie przez blok. Co za menda. Tak gruby gnojek mnie. O Boże, nie. Bolton to jest niezły psychol. Full stop. Aśmy się poprzytulali, pośmialiśmy się, pożartowaliśmy. To może byś teraz łaskawie się odsłonił i dał się zabić. Co ty na to? No. Teraz to ja się odsłoniłem. Fajnie, zajebiście. Nie polecam. Kurwa, kuśtykasz gruba się. Kurwa, jak jestem tak plecami dziwnie odsłonięty, to jakoś mi się ciężko walczy. Nie wiem dlaczego. Mamma mia, spróbujmy jeszcze raz. Ale właściwie coś, co spróbujmy. Moja druga postać się tutaj wyleczyła teraz, więc trzeba by było... Tak, wyleczyła się. Hej, Aleris, dziękuję ci za rajdzik. Akurat na koniec już wpadłeś, bo za chwilę będę się zbierał, ale dziękuję, doceniam. Nowe... O, patrzcie na to. Ludzie, jak ja bym chciał mieć coś takiego. Ile taki, kurde,
taka wykałaczka kosztuje, proszę ja mistrza. Mistrzu, taka kurwa kosa kosztuje tylko 14 sztuk złota. No. Ale jeszcze coś tu pociśniemy może. Spróbujemy może ten skirmisz, tylko sobie wymienię zawodników, wezmę. Ale par skirmisza nie mogę. No to Frey. Zobaczymy ile osób. Wiesz co, to jest bardzo ciekawa gra. Gra się nazywa Exanima. Jest stosunkowo przystępnej cenie na Steamie i naprawdę polecam, nie? Patrzcie, powiem ci tak, Galeris, bo ty lubisz Soulsy. Wyobraź sobie Soulsy, tylko w rzucie izometrycznym, w takim właśnie RPG-u. Albo skrzyżuj Soulsy z Mordau. I wyjdzie ci dokładnie ta gra. Tak. To mógł być słaby pomysł się rzucać tam, no ale... O-o. Laska się wkurzyła i się rzuciła na mnie z tasakiem. Weźcie się sami pozabijajcie, ja tu tylko postoję, poczekam. O fuck, o fuck, o fuck. No, no i co, kozaku? Fuck. Czy wy nie możecie po prostu umrzeć? No przecież już go tyle razy, że przy obracaniu mu już zajebałem na koniec. Czemu? Jakim cudem ten koleś jeszcze stoi? On chyba ma coś na głowie, jakiś hełm czy coś. Także... nie, nie ma hełmu. To czemu te trafienia w głowę jeszcze go nie posłały na kurwa płytki? Ah, fuck. Teraz to się spartoliłem. Jeszcze. Naprawdę. O, nie wiem co teraz zrobiłem, ale to było piękne. Chciałbym ten młotek, który on trzymał. Poproszę taki... I tak mi go zabiorą. Szkoda. Swoją drogą szkoda. No i co? I wróciła moja postać. Też wciąż mam mało życia tak naprawdę. A ile mam hajsu? Coś wpadło? Nie no, trzy sztuki srebra. Można było coś kupić może. Ale to jest naprawdę taki powolny progres, że ja pierniczę. O, to ładnie. To pocisnąłeś całą... pierwszą kampanię. Rozumiem, że Arthas już znalazł ostrze mrozu i tak dalej i... to fajnie, to cieszę się bardzo, że ci orków i ludzi całych, no właśnie. Orków to taki w sumie wstęp slash prolog jest w zasadzie, ale... chociaż nie, bo tam w sumie Thrall płynie do Kalimdoru, nie, no dobra, no to jest pełnoprawna kampania, ale to ładnie, to doszedłeś całkiem daleko. Okej. Brzmi dobrze. Wiecie co, nie mam pieniędzy na nic. Ceny są za drogie. A tutaj taka fajna broń. Popatrzcie na ten kurde młot. Ale bym pocisnął czymś takim. Kurwa, to jest wielkie, to jest ciężkie. Ja to chcę. Tu jest jakiś inny staffik. To jest też quarterstaff. Taki jak mam, ale taki jakby inny. Czym on się różni? Ma metalowe zbrojenie na końcu. Ma metalowe okucia po obu stronach. Takim staffem... ile to kosztuje? Show me. Sztuka srebra i 10. Dawaj te szczegóły, spoko. Chętnie posłucham. Tarcza. Kurwa, jakie ceny. Nie, dobra, zostawiamy to tak jak jest. Ech, co tam mamy? Kobitka się wyleczyła, więc kobitką. Właściwie nie tyle się wyleczyła, co nie straciła życia w ostatniej walce za dużo, więc pociśniemy jeszcze. Może jeszcze jedną bitwę zrobimy, zanim skończę. O! Walki w deblu, wyobraźcie sobie. W jaki sposób mam grać w deblu, skoro... się naprzemiennie jakoś... nie rozumiem. Nie kumam tego. Dobra, jeszcze jeden Frey wrzucimy.
O, no to ładnie, że zwrócili uwagę na takie szczegóły, zwracają uwagę, no cieszę się, nie? Właśnie takie małe, drobne smaczki robią różnicę, robią robotę. Co ty zrobiła z tą lachą? Podnieś to do góry, trzymaj to. Au, naciąłem się komuś na młotek, bardzo, bardzo niefortunnie. Jeden, leży. Kurwa, ktoś tam dostał ładnie w czerep. Słyszałem tylko jak plasło. We dwójkę, na jedną kobitkę bezbronną. Sami się bijcie nawzajem, znaczy bezbronną, mam kij. Mam kij i przewagę zasięgu, więc zasadniczo mogę tego typa po prostu sprać. Au. Nie mogę, kurwa, z tych... Żeby jeden ziutek tak mi tutaj wywijał. No, szczezł. Tak, akurat wtedy jeszcze oglądałem, bo to było na samym początku. Alerys, wyobraźcie sobie, otworzył sobie menu gry, patrzy, ma filtr wulgaryzmów włączony. No jak śmią włączać mi filtr wulgaryzmów, więc wyłączył filtr wulgaryzmu i w tym momencie nie tyle wyjebało mu grę, co po prostu było mission failed. Misja niezaliczona i... Logic. Dobra. Pograliśmy, pośmialiśmy się. Lekka zbroja płytowa za 17 zł. Cool, cool. Myślę, że może jeszcze sobie załączę kiedyś tą grę na stream, bo jest fajna. Stwierdzam, że jest fajna i polecam każdemu. Nie kosztuje dużych pieniędzy, a warto naprawdę zagrać. Więc dzięki wszystkim, że byliście dzisiaj, dzięki, że mnie oglądaliście. Co wam mogę powiedzieć, to że zapraszam was na kanał Ciastka na weekend, bo będzie dużo Star Citizena z LCMC. Co za niespodzianka. A wam wszystkim życzę dobrego wieczoru. I tak, do soboty, dokładnie, do soboty, w sobotę ciastki latają. No i w niedzielę chyba też. Także zapraszam też wszystkich, jeżeli jeszcze nie dołączyliście do naszego Discorda, to jest kafelek tam gdzieś poniżej, więc jeśli chcecie się z naszą małą społecznością zintegrować, jeśli posiadacie odpowiedni stan umysłu, zapraszamy. A ja się już z wami żegnam dzisiaj. Życzę wszystkim dobrej nocy. Ja osobiście was zapraszam na wtorek. Jeszcze nie wiem, co będę ogrywał we wtorek, ale się okaże. Zobaczymy. Harmonogram wrzucę na początku tygodnia. A ja się odmeldowuję. Trzymajcie się. Cześć.